Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, Tajtlet Tuesday. Mamy 10 listopada 2020, godzina 19 się zbliża. Tajtlet Tuesday, czyli turniej blitz szwajcarski, w którym co wtorek gramy z najsilniejszymi szachistami na świecie, także i w Polsce. Bardzo dużo arcymistrzów szachowych, mistrzów międzynarodowych, mistrzów FIDE. W każdym razie wszyscy zawodnicy, którzy grają w tym turnieju, mają tytuł międzynarodowy. Najniższy ten tytuł to jest CM, czyli taki kandydat na mistrza, można powiedzieć. No, wszyscy zawodnicy są niezwykle silni. No i cóż, będziemy grać, będziemy trenować. Po to tutaj jesteśmy, żeby mierzyć się z najlepszymi. I jeszcze tylko zobaczę, czy tutaj wszystko działa. Wydaje mi się, że tak. Okej. Wszystko chyba działa. Oczywiście można sobie 8 minut przesunąć nagranie do momentu rozpoczęcia tej pierwszej już rundy. Tutaj mamy, słuchajcie, pierwszy numer startowy, tradycyjnie Hikaru Nakamura, no, wyjadacz internetowy niesamowity. Wielu, wielu arcymistrzów po drodze. Zerknę tylko, czy jest tutaj jakiś nasz polski arcymistrz na liście startowej. Czy się znajduje jakiś silny gracz? Jest Radio 1987, czyli Radosław Wojtaszek. No świetnie, świetnie, świetnie. Będziemy na pewno śledzić poczynania. Maciek 92, czyli Maciek Klekowski, 2751 ranking. No to nieźle, nieźle to już wygląda. No dobra, moi drodzy, cóż, bawmy się dobrze. Witam cię, Michale. Witam cię, Michale, witam serdecznie. No i jedziemy, słuchajcie. Za kilka minut zaczynamy. Zaczynamy zabawę. 2 godziny, no i będzie, myślę, że przyjemnie, oby było przyjemnie, oby wynik był dobry. Kilka partii sobie rozegrałem parę dni wcześniej, to tak było niezbyt dobrze. Witam cię, oczko. No ale to Tajtlet Tuesday, to się zawsze wszystko rządzi swoimi prawami. 3 minuty plus 1 sekunda to jest zawsze lepiej. Ja grałem 3 plus 0 wtedy, te treningowe partie. Mocna konkurencja. No, jak co wtorek jest mocna konkurencja. To się zgadza. Tutaj się będę wspomagał kawą, chociaż to chyba i tak nic nie da. Kawa na mnie już kompletnie nie działa, ale coś tam sobie trzeba popijać, żeby w gardle nie zasło, moi drodzy. No dobrze. Powiem szczerze, liczę na to, żeby zagrać tu z jakimś topowym arcymistrzem. Trzeba było jakieś dwie pierwsze partie chyba wygrać, żeby poszło. No zobaczymy, jak to będzie. No, będziemy walczyć. Jest 11 rund, tak. Wcześniej było 10 rund i pierwsza ósemka walczyła ze sobą jeszcze w finale. Teraz to się pozmieniało. Po prostu jest 11 rund i kto jakie miejsce zajmie, takie miejsce zajmuje i zdobywa nagrodę o określonej wartości. Witam cię, Piotrze. Cześć, cześć. Dzięki za powodzenia. Wam życzę miłej zabawy, o ile taka tutaj będzie następowała. Miejmy nadzieję. Zmieniłem troszeczkę kolor szachownicy, wróciłem troszeczkę do tych błękitnych kolorów, żeby trochę urozmaicić, chociaż bardzo mi się podoba ten kształt. Tak się czuję bardziej pewnie tutaj. Azeri Chess już sprawdzam, to jest chyba Mamed Yarov. Radżabowa to ja nie widziałem wtedy tutaj. Tak, to jest Mamed Yarov. Z Jankiem grałem kiedyś, Jankiem Krzysztofem Dudą, ja grałem partię blicową na live'ie, kiedyś w Warszawie, właśnie w szachach błyskawicznych, tak. Grałem z Jankiem. No, fajnie by było z tymi arcymistrzami pograć i jeszcze wygrać. Pewnie, że tak, no, zawsze to miło. Tak, z Jankiem grałem partię i powiem wam szczerze, że ja już to kiedyś tam wspominałem na pewnych streamach. Miałem, no tak, teraz strzelam, mniej więcej, bo dokładnie nie pamiętam, ale powiedzmy, miałem 2 minuty, Janek miał jakieś 20 sekund i miałem jeszcze o wiele lepszą pozycję, gdzie go cisnąłem. I mimo wszystko, niestety, nie wygrałem tej partii. No jednak klasa, klasa. Potem się troszkę zamyśliłem, no ten czas uciekał, pojawiła się nerwówka, no i tak poszło. Ale fajnie, Janek ze mną potem porozmawiał chwilkę, tak widać, że nie chciał uciekać od razu od stolika, tylko tak coś tam o wariantach. Fajnie, fajnie zagadał. Bardzo dojrzałe to było i mile wspominam tą partię.
Mimo wszystko. Także to jest klasa jednak. No dobra, moi drodzy, no czekamy dalej. 4 minuty do rozpoczęcia. Jedziemy. Okej. Jak macie jakieś pytania, bardzo proszę. Chętnie odpowiem. O ile będę w stanie odpowiedzieć. Dobrze. Kogo tu my jeszcze mamy? Tak szukam. W ogóle mamy tak, 561 zawodników. No tak, jest z kim pograć. Myślę, że około 600 dobije. No i świetnie, no. Słuchajcie, będziemy próbować ćwiczyć. No, będziemy ćwiczyć. Jeszcze tylko zerknę szybko na coś zerknę, moi drodzy. Jeszcze sekundka. Mistrzostwa świata nie są co roku, one są co 2 lata. Mecz o Mistrzostwo Świata jest rozgrywany co 2 lata. Wcześniej są eliminacje, mecz pretendentów, czyli osoby, która będzie grała z obecnym mistrzem świata, czyli w tym wypadku z Carlsenem. Dobra, tu się wszystko zgadza chyba. Zamykamy już okienka, żeby nie muliło, nie było lagów. Chociaż lagów nie powinno być. Ok. 2 minuty, 2,5 minuty do rozpoczęcia. Teraz prowadzi. No, ten mecz z pretendentów został przerwany, oczywiście, ale Niepomniachci, tak się chyba czyta. Ma 4,5 punkta. Ma chyba Lagraf. Jak go nazywam? Wiesiek z Francji. Wybaczcie, ale tak mi się kojarzy. 4,5 i ktoś jeszcze ma 4,5, chyba Caruana ma 4,5, chociaż chyba Caruana ma 4,5. No, można sobie oczywiście sprawdzić w internetach dokładnie. No ale to jest wszystko przerwane i mecz o Mistrzostwo Świata dopiero jest zaplanowany na 2021, więc w przyszłym roku dopiero pewnie dokończą pretendentów. No, nie, Nepo. No to jest bardzo ciekawy zawodnik. Jak ma ogromną motywację, to potrafi naprawdę grać na bardzo wysokim poziomie, ale musi mieć mega motywację, taki flow, powiedzmy. No powiem szczerze, no nie wiem, czy Niepomniachci byłby w stanie zagrozić Carlsenowi w szachach klasycznych. Nie jestem do tego, co do tego przekonany. Myślę, że mimo wszystko Caruana jest w stanie z Carlsenem walczyć jak równy z równym w szachach klasycznych. To chyba jest jedyny zawodnik w tym momencie. No myślałem, że jeszcze Chińczyk Ding Liren. No nie wiem, w jakiej dyspozycji jest Chińczyk, bo mało gra. Nie widać go w internecie za bardzo też. Pewnie trenuje. No Chińczyk też rewelacyjnie gra, ale myślę, że Caruana mimo wszystko na ten moment. Gambit Królowej. Na ile historia szachów jest tam pokazana prawdziwie na tle fikcyjnych głównych bohaterów? Może jakaś ciekawostki, refleksje po obejrzeniu tego filmu? Film rewelacyjny według mnie. Bardzo fajnie zobrazowane zostały lata 50. 60. szachowe. Wiadomo, że tam za szybko trochę posunięcia wykonywali, ale to na potrzeby serialu zapewne. Bardzo fajnie to ta sceneria, cała ta otoczka. Mega mi się podobało. Wiecie, te dym papierosowy też to kiedyś przy szachownicach było, teraz już oczywiście tego nie ma. No świetny serial w ogóle. Mega. Ja po prostu wchłonąłem na raz praktycznie. Jakbyś miał porównać Carlsena do innych tych topowych arcymistrzów, to bardzo mocno odstaje. Czy to są niuanse tak naprawdę, czy w ogóle jest coś w stanie go pokonać? No na pewno, ale Carlsen jest aktualnie no geniuszem. Dobra, moi drodzy, rozpoczęliśmy partię. Ja zdążę przeczytać, mam nadzieję, wszystkie komentarze i będziemy dyskutować. Dobra, taki ruch, podobno D5 jest całkiem. Okej, tu zbijemy to sobie. Gramy tak, żeby tu spróbować zagrać F4. No to jeszcze takie proste nie będzie. No przyznam się, gram tutaj na czuja, ale zagrajmy tak. Troszkę centrum, aby poderwać. No i dobra, zbijmy to wszystko. Niech tu się to wszystko jakoś rozstrzygnie. Chociaż to nie jest pozycja moich snów.
Tak, tutaj bronimy gońcem, tu atakujemy. Jakby to rozegrać, moi drodzy? Może jakoś tak F4, coś skubnąć. Powiem szczerze, nie za bardzo mi się to F4 podoba, ale... A, zaryzykujmy. Zaryzykujmy F4, tak żeby trochę tu rozwinąć jakieś figury. Trochę zamieszać, trochę zbić przeciwnika. Wybić przeciwnika z rytmu. No F3 to w ogóle będzie raczej nie wypał. Prawdopodobnie powinien gońcem zagrać. Albo hetmanem uciec po prostu. No na pewno to nie jest dobry ruch, ale to jest blitz, trzeba próbować trochę mieszać. Przede wszystkim czasu jest też, może jeszcze jest sporo, ale ogólnie na całą partię jest niewiele czasu. Spróbujemy coś tutaj pomieszać. Co on może zagrać? No widzę, troszkę się zamyślił. Daliśmy przeciwnikowi do myślenia i dobrze. Wieży E8 mi bardzo brakuje, bo już od razu bym uderzył na F4. Dobra, tu zostało zagrane. Zagram tak. No wiem, że na B7 podstawiam, ja to robię świadomie. Chcę uderzyć tutaj na F4. Poza tym wieża zawsze w grze. No, może zbić oczywiście. Ha, bo widełki dostanę. Nie, no, ja tego gońca nawet jak on zbije tutaj, to ja tu wieżę oddam. Nie zbił. No dobra. Zamieszać i zagrać tak. Tego pionka oddaję cały czas świadomie. On myśli. No może zbić, a wieża C7. Dwa piony mniej już, słuchajcie, więc... Aha, tu cały czas mogę w ogóle zbić i hetmanem odbić na D4. O ile to zostanie wszystko tak rozegrane, jak trzeba. Zaraz poczekajcie, bo skoczek B5 też wchodzi. Tak, nie wiem, chwila, muszę pomyśleć. Chyba tak, moi drodzy. Chyba tak trzeba grać, bo tu jest jednak zawiecha na gońce, więc skoczek się nie poruszy. To jest dobry moment na odbicie jednego pionka i przeciwnik może mieć według mnie problemy, mam nadzieję. Zobaczcie, wszystkie moje figury tutaj coś robią, grają, tak? To była konsekwencja tego, że pionka poświęciłem. Dobra, wieża D1 jest to dobry ruch na pewno. Tylko kwestia, czy ja to wykorzystam, albo żebym tego nie... No dobrze, może tak na razie, na spokojnie. Czy tu wieża, skoczek coś mi robi? No coś mi może zaszkodzić. Tu się broni. Skoczek B5 to wieża D7, skoczek C6. Pewnie czegoś nie widzę, powiem szczerze. Zaraz zobaczymy. No jego król jest odsłonięty. Tam będę chciał się dostać. Jakbym skoczkiem tutaj wybił i zagrał hetmanem na H4, byłoby fajnie. Na szczęście przeciwnik trochę długo myśli. No jakiś taki ruch może zagrać przede wszystkim. No ja oddam hetmana, wiadomo, tutaj. Nie hetmana, przepraszam, tylko jakość. No to jakość będzie oddana świadomie. Jakieś tam zamieszanie może się uda zrobić. Królem na G2! Od razu idę tutaj i tu będzie atak i grozi jeszcze goniec H3. No to król G2 to chyba nie wypał totalny. Tak długo myślał nad takim ruchem. No cóż, tylko się cieszyć z takiego posunięcia. Okej. Zagrajmy H5. Troszeczkę gońca przymocuję. Bo jeszcze tu skoczka w odpowiednim momencie można wybić i gońca. Wybije tu, on wybije tam. Pionka mogę jednego wziąć, ale czy to coś zmieni? No pytanie właśnie. Albo tutaj mogę też trzasnąć. W zasadzie mogę i na H2 tak po prostu bezwzględnie wziąć. Tak mi się wydaje, że to będzie ok w miarę. Skoczkiem. Chyba skoczkiem. No skoczkiem trzeba. Może na wieżą na E3 też za chwilkę zbić, ale tu zawsze skoczka mi rąbnie. Kwestia, czy tam jakiś mat potem nastąpi. Wieża E3. Tutaj. No nie, może nie będę ryzykował. Może zagramy sobie na... No spokojnie zagrajmy sobie. Jest pion więcej. Nie, w pionkach wyrównanie jest. Tu się trzyma. Aha, hetmany. Proponuję wymianę hetmanów. No tak, trzeba chyba to uczynić. I tutaj skoczka rąbnąć. I pionka. Pion więcej z jakimś tam naciskiem zawsze. Tyle możliwych kombinacji, a na końcu zostajemy z jakimś takim
Okej, okay, tutaj się trzyma, tutaj się trzyma. Dajmy szacha szybko. Zawsze mogę dać drugiego. Szacha. Czy zbić tu? Zaraz, bo jeszcze mam taki ruch. Coś tu grozi. Skoczek grozi. Nie, tu nie grozi chyba. To wezmę tego pionka. Grożę skoczek e5. Dobra, jest skoczek e5, tylko moja wieża też wisi. No dobra, skoczek e5 zagrać muszę. No wezmę, on mi weźmie. Na e8. I tutaj. Jest po prostu materiał do przodu i więcej czasu. No wezmę kolejnego pionka. Zagrać wieża b8, on zbija tutaj. A zastosuję taką sztuczkę. On, ten ruch nie jest dobry, ale sztuczka to sztuczka. No dobra, nie dał się złapać. Okej, okay, no to zagrajmy tak w takim razie. Szach. No pionek do góry, nie? Coś tam odbije. Dobra, ten czas zrobił swoje, moi drodzy. Czas zrobił swoje. Jeszcze gra? Ma prawo. No to teraz na spokojnie, aby nie podstawić, nie? Jeszcze gra, słuchajcie, do końca, twardo. Ok, jest zwycięstwo. Już czytam. No, mecz o Mistrzostwo Świata to wystarczająca motywacja, zgadza się. Witam cię, cześć, Piotruś. Cześć, Kaczorek. Cześć, Łukaszo. No, jeden punkt jest, tak. Dobra. Witam cię, Pulchny. Cześć, cześć. Stefczyku, witam cię. Dobra. Pierwsze koty za płoty, moi drodzy. Teraz druga partia pewnie będzie już z kimś lepszym, rankingowo na pewno. Zobaczymy. Zerknijmy sobie. A, zerknę, słuchajcie, w tą partię swoją. Jak w ogóle została ona rozpatrzona przez najwyższe władze. Tutaj się bije w ogóle. Zerkam szybciutko. No bije się, no to dobrze. Tak. C5 w ogóle pokazuje, jestem też ciekawy. C5 rozważa czy nie? Hetman E7 w ogóle pokazuje lepszy u czarnych? Niemożliwe. Może ze względu też na rozwój troszeczkę. Skoczek E2, bicie, bicie. W każdym razie interesuje mnie, czy to F4 było. Zobaczymy, czy F4 pokazuje taki ruch. Pewnie nie bierze pod uwagę F4. No dobra, F4 było na aferę. Widać, że to jest lepsza białych. No ale wiadomo, zadziałało psychologicznie troszeczkę. I przeciwnik się lekko pogubił. A już goniec F4 wchodziło, nie zauważyłem. Że goniec F4 już wchodziło. No dobra. Tak. Goniec B7. Powinien zagrać i zagrał. Tutaj. Goniec tu. A, goniec tutaj. No dobra. No mniej doświadczony zawodnik. Dobra, udało się. Witam cię, szpaku. Witam was również w świecie szachów. Okej. Okay. Zerknijmy sobie w takim razie, czy ktoś już jeszcze znany, ze znanych nam tutaj zawodników. Gra partię, już niedużo. Okej, okay, tu jakieś już maty wchodzą. Za chwilę w takim razie runda kolejna. Tą partię patrzyłem. Tej partii nie patrzyłem. Nie, tą partię patrzyłem. Drugą. Trzeba zerknąć. Tu jeszcze jest walka. O, to jest ciężka chyba sytuacja w ogóle do wygrania. Tak, technikę trzeba mieć niesamowitą. No ale teoretycznie powinna to być wygrana królem. Wystarczy przejść tutaj. No i zbić pionka, ile się da. No to taki szach, króla odpędzimy. Tu wejdziemy królem. Ale teraz pytanie, jak wybić tego pionka? Jaki plan w ogóle tu wybrać?
No się niby tu trzyma. Aha, tutaj, no tak, świetnie. Tutaj to zawsze goniec pomoże. No i tutaj skoczek. Dobra, okej, to w miarę łatwe w takim razie. No jeszcze trzeba uważać, odejść gońcem. Co on zrobił? Tutaj zagra skoczkiem. No tak. Okej, teraz wybić. W ogóle biały ma 1700 ranking, słuchajcie, ogrywa 2470 gościa. Jak tam sytuacja? Oczko, no na razie jest jeden z jednego, jest okej. No tutaj w najgorszym wypadku trzeba matować gońcem i skoczkiem i to jeszcze jest wielce prawdopodobnie, ewentualnie jakąś blokadę trzeba zastosować, żeby próbować pionka doprowadzić. Tak biały pewnie będzie kombinował, no czarny walczy, a ten pionek już nie mógł iść do góry? Nie, nie mógł. Zagrałem ostatnio wieżak 1, to co zagrał Duda z Kariakinem i też wypaliło. No właśnie, szpaku, gratulacje. No to jest właśnie to. Zobaczcie, 150 ruchów. Oni nadal grają. O! Jakieś manewry. No trzeba grać A6 i matować gońcem i skoczkiem. Słuchajcie, czy umiecie matować gońcem i skoczkiem? Znaczy, zasady pewnie, mam nadzieję, że znacie. Jaka jest zasada matowania gońcem i skoczkiem? Bo no, pojawia się w partii, to pojawia. A już go matuje w ogóle, mając pionka w zapasie. O, no tutaj szach był skoczkiem i braliśmy gońca. O, teraz też bierze gońca. Dobra, to już się podda w takim razie. No, powinien się poddać. Gra do końca, gra. Nie wierzy 1700, że zamatuje. Dobra. No 167 ruchów, nieźle. No, drodzy, czekamy na drugiego przeciwnika. Funo! No, ale ja mam szczęście. Witam cię, Funo. No, z Funem to już wiele razy grałem. No, tyle arcymistrzów, fantastycznych mistrzów międzynarodowych. Nie no, no powodzenia, Funo. No, ale... No dobrze, no, trzeba grać. Trzeba grać, moi drodzy. O, rety, rety, rety. Co on mi tutaj wymyśla? No, zagrajmy tak. Spróbujmy tak od razu C4 się wbić. No Funo lubi grać takie szachy niekonwencjonalne. No zagrajmy tak od razu, żeby nie mieć problemów z tym gońcem. No czy z tymi pionkami generalnie. O ile to się uda wykonać. Może tak, niestandardowo spróbujemy. Czy po A3 tutaj wybić? To jest ciekawe. Nie no, zagrajmy tak. Chcę skoczka wstawić na... Tutaj na F5. No w ogóle z Funem mamy niestandardową sytuację teraz bardzo, bardzo. Dobra, przepchał, tak zagrajmy od razu. Zaatakujmy. No trzeba wybić raczej. Okej. Wieża C8 z jakimś planem takim. No tutaj przytrzymał mi przede wszystkim. Może jak skoczek odejdzie, to tak C3 będę próbował grać. Aha, tutaj się zaczyna jazda. No dobra, ja jeszcze nie mam roszady na szczęście zrobionej. Nie mam jeszcze roszady. Pytanie, czy co z tego wyniknie? Ha, ciekawe. Tak, zagrajmy. Tutaj na E6 nie może. F6 prawdopodobnie mi kopnie F6. Możliwe, że goniec B4 nie było zbyt dobre. Tutaj poszedł szach jakiś, nie, chyba. Król D7 za chwilę będę chciał próbować grać. Może hetman B6. No tutaj się zastanawia Funo pewnie nad biciem, ale nie, to nie może być chyba dobre. No, dokładnie trzeba się bronić. Hetman G4 jest brane prawdopodobnie pod uwagę. Witam cię, dzięki. No właśnie, jest zagrane hetmanem. Jest zagranie hetmanem, moi drodzy, zagranie hetmanem. No, bić trzeba i chyba tutaj muszę wskoczyć.
Poświęci, bierze. Będzie musiał raczej, jeżeli chce uzyskiwać jakąś tutaj przewagę. Poświęcił. No tak myślałem. Jedyna opcja tutaj. No jest jakość mniej. No będę próbował bronić wieżę C7, hetman E7. Tu trochę pionów wisi. No to jest na pewno lepsza białych. To bez dwóch zdań. Tutaj nawet wybił. O proszę bardzo. Tak, trzeba bronić. Trochę pionów mi pozbiera. Próbujemy, słuchajcie. No to kolejnego oddaję. Pionów strasznie mało, cztery piony. Nawet hetmany powinien wymienić. Chyba będzie miał dobrze, wymienił. Dokładnie tak. Tak zrobił. Miał prawo. Tu spróbujemy coś zagrać. Jakąś wolną linię znaleźć. To jakieś podstawki mi się szykują. Nie, tak to podstawię. Tak to podstawię bardzo. Bo nawet nie mam gdzie królem uciec w jakieś bezpieczne miejsce. Kurczę blade. Masakra. Nie mam dobrego miejsca nawet dla króla. Czasu mało. Nie no, kurczę, bieda. Tak, tak, tak. Nie widzę dobrych ruchów, kompletnie. O, rety, szachuś, ale pograłeś. Czasu marnujesz strasznie dużo, no ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Dobra, gram tak, no nic nie widzę kompletnie już, dobra, pewnie partia będzie poddana. Przykro mi, że już to mówię, ale raczej tak będzie. No tak, bo jest goniec C5. No tak, no różnobarwne ewentualnie będą, ale to i tak niewiele zmieni. Co? O co chodzi? O co chodzi, bo nie kumam? A, dobra. Teraz już zakumałem. Dobra. Zakumałem. No jednak trochę gra w te szachy. Mam lekko trochę mniej pionów. Aż 4. No jeszcze powalczymy. O, ale ty jeszcze na sekundach musisz szachuś grać. Dzięki serdeczne. No tak próbuję, nie mogę przecież wymieniać. Tam może pionami lecieć do góry, no ale różnobarwne gońce dają jakieś potencjalne szanse tutaj na G2, chociaż niewielkie. No właśnie. Nie ma się jak przedrzeć, słuchajcie. Nie mam się nawet jak przedrzeć. Mówię, że D1 zagra. Nie zagrał? Co nie zmienia faktu, że... Ojej, jak mało czasu. Co nie zmienia faktu, że tak i tak nic się tutaj nie uda. Trzy sekundy. Trochę lipa. Coś z debiutem źle pograłem. Czas mi spadł, nie? No to bez znaczenia, i tak partia była przegrana. No dobra.
Cóż ja mogę powiedzieć? Przegrałem praktycznie bez gry. Aż sobie zerknę, bo... No pewnie tam na E4 trzeba było zbić sobie. Popatrzmy. No nie ma mocy, no nie ma mocy, Marcelino, niestety. W tej partii nie pokazałem. Ale to z funo, ja po prostu żadnej partii jeszcze w życiu nie wygrałem przez internet. Kiedyś byłem bardzo blisko wygrania partii. Miałem wygraną partię właśnie w Mistrzostwach Europy online, ale to na dłuższy czas można było sobie pomyśleć. No w tych szachach 3 plus 1 to jest jednak, trzeba grać dosyć specyficznie, jak chce się wygrywać z tymi najlepszymi. Ciekawi mnie tylko tutaj ten mój plan, czy on był całkiem. Co ten komputer mi tak wolno chodzi? C4, no dobra. Można w ten sposób, D4 zagrał. No właśnie, i co teraz, szachuś? Skoczek F6 ci każe grać i koniem na E4, no tak. Można było. Słuchajcie, no pozycja czarnych jest w porządku. Jak ja zagrałem tutaj, niezbyt. Ruszada. Słuchajcie, każe teraz bić. Każe bić, tak, i każe grać tu. I różnobarwne. Tylko Carson potrafi ocenić, kto ma lepszą. Równa? No wiecie, równa równą, ale grać trzeba. No można było próbować w ten sposób. Tak, ale trochę pod ale francusko tutaj wypada. Ale Piotruś, ty i twoje żarty. Poszło tak, dobra, ale jestem ciekawy, jak teraz to ocenia. No całkiem chyba dobrze. C5, może niepotrzebnie, wieża B8. Aha, żeby tutaj może trzymać, każe trzymać. Może trzeba było grać H5 i skoczkiem na F5, słuchajcie. Czekać, niech on się wystrzela. No tak może trzeba było. Faktycznie. Bo skoczek tutaj jest też, no skoczek F5 trzeba było grać. A ja się rzuciłem od razu C5. I dałem mu tutaj te pole na D4. Bez sensu. No w ogóle zero strategii tu w myśleniu. Tylko czyste trzepanie tutaj tych ruchów. Chociaż zobaczcie, nadal pokazuje dobrą. Roszadę każe robić. Wieża C8 bez sensu. Funo jest to... był mistrzem świata do lat 18 swego czasu. To jest Wiktor Gazik. Prawie arcymistrz. I ranking powyżej 2500. No, gra dobrze w szachy, no. Coś tam potrafi. Dobra, F5 zagrał. Jak to zareagować na F5? Wybić do końca? Nie wybiłem. Jakbym wybił, poszłoby wybicie. I co do końca? To nie może być takie proste, że... Ojejku, nie bierze F4, tylko tutaj. Co, każe bić na C3? Na C3, B? Różnobarwne grać takie? Nie, goniec jest lepszy. Oceniłem to jako lepsze, ale komputer widzę, chce iść na to. No tak, no bo trzeba w zasadzie tego skoczka wymienić. Bo ten skoczek się przerzuci potem na lepszą placówkę. No i roszada, taka pozycja do gry. No w sumie tak, no jakby ktoś myślał o remisie, o jakichś sztuczkach na różnobarwne. No to lepsza wersja z różnobarwnymi teraz jest niż to, co było w partii. Tak, on jest ze Słowacji, jest Słowakiem, tak, oczywiście. Kolejna partia. No jasny gwint, no świetnie. Kobieta. Dobra, już nie patrzę dalej. F5. Dobra, na F5 mamy tutaj pewien taki systemik. Dobry wieczór, Mary Jack, witam cię. Co, trzeba grać jakieś normalne ruchy. To jest w ogóle poszło pod kamienną ścianę trochę. Co figury trzeba wyprowadzić? Tutaj? To chyba tak gram. To chyba tak będzie dobrze. Wszystko bicie do końca. Raz B3, goniec B2. Tak planuję. Okej, okay, to B3. A, wszystko jasne.
Przynajmniej goniec zablokowany. Wiecie co? Zagram Hetman D2 z planem wieża D1, tak po prostu. Aha. Wszystkie moje plany poszły. Odstawka. Bez razu tego gońca mogę wziąć. I ja go wezmę. Chociaż wymiana tego gońca chyba dla przeciwniczki będzie lepsze. Ale jakoś przeciwniczka widzę, że gra dosyć zachowawczo. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wyprowadziła jakoś tych figur specjalnie dobrze według mnie. Aha, tutaj. Zaraz tu będzie strzał. No muszę tak. Nie, no tutaj strzała nie ma, bo tu goniec zawsze broni G4. Mata tu chyba nie ma. Nie, mata na pewno nie ma. A gońca wymienię nawet tym gońcem, więc to też będzie dobra wersja dla mnie. Tak się człowiek trochę pociesza, nawet wiedząc, że ma gorszą pozycję. Jak wymieni gońce, zaraz coś u mnie z netem szwankuje. O nie, niech mi tu nic nie mryga. Bardzo proszę, panie internet, działać. Dobra. Przeciwniczka myśli. Dobra, robnę tego gońca. Tak, zagram skoczka, przerzucę tu za chwilę. No ważne, że mam gońca po diagonali bardzo silnego. No to oceniam to na około dobra białych. No tak bym powiedział. Czy lepsza? Nie wiem. Dobra białych. H4, skoczek F4. No H4 się zawsze przyda do H6. Skoczek F4. Król G2. Takie plany. Król G2, wieża H1, H5, skoczek tutaj z matem. A nie, przecież król G8 jest zawsze. Co ja wygaduję? No, zawsze może jakieś H6 ruszyć, wejdzie skoczek G6. No myślę, że już tutaj czarne się trochę gubią według mnie. Okej, okay, teraz pytanie, czy wybić. Myślę, że tak. Myślę, że tak. I tu spróbujemy zagrać H6. W ogóle podważyć tego ostatniego obrońcę w króla. O, teraz tym bardziej H6. Teraz to już jest cudowna pozycja. I teraz kwestia, jak to dalej. Zagram tak z planem wybicia pionka. Teraz mogę wziąć tego pionka, bijąc skoczkę. Tylko pytanie, czy to mi wystarczy, czy nie zachować tego silnego gońca. To jest też bardzo, bardzo kuszące, żeby zostawić... Z drugiej strony, wiecie, strasznie mi się chce to, nie, no może jednak zostawić, chociaż z drugiej strony, no nie wiem, ciężko powiedzieć. Zagram tak z planem A5, no pewnie będzie zagranie A5, dobra, tam już się nie przedra, świetnie. Może wieża H1, zostawię tego gońca mimo wszystko, pionki tu nie są najważniejsze. Ok, zagrajmy tak, żeby na F2 zawsze bronić, bo to jakieś G5 będzie zagranie. Może to jest ten moment, żeby wybić tego skoczka. Chyba trzeba wybić. Dobra, wybijam. Hetmanem. Lecimy. Tu się broni. Tam bronimy. Oczywiście G4 ma, nie? Tu? A, tu jest lepszy ruch. Tu będę bronił. No, F2 jeszcze przy okazji. Oczywiście grożę. Co poszło? Aha, tutaj. Tutaj. OK. Król H1 bicie? Nie, no król H1. Bierze G2. Jest trochę kombinowania. Aha, moi drodzy, przecież... No tak. Wtedy tak muszę zagrać. Jeszcze mam hetman na A1. Taki ruch. Podstawiłem coś?
O, jakieś szanse się tu pojawiły przeciwniczce. Co? Tu przecież mogę zagrać. Jest po robocie. O, uratowany. Uratowany biały. Teraz to już jest wyśmienicie. Może jeszcze nie do końca, jak widać. Goniec się wpakował na bardzo dobrą pozycję. Mam tutaj zagranie. Nie zawaham się go użyć. Pytanie, czy... Tak, muszę zagrać, żeby mieć królem furtkę. To bez dwóch zdań. Taki ruch trzeba wykonać zawsze. Z czasem robi się nieprzyjemnie. Zawsze mam wybicie na wieżówkę. Tak. Może tak? Wyszło chyba dobrze. A nie, to wszelkie wymiany, to jest wygrane. Ok. Było dobrze, trochę wypuściłem, ale poszło w końcu. No dobrze, jest ok. Podsumowując, punkcik. Czemu pionka na G5 nie brałem, zanim nie zagrała tego hetmana? Ojejku, Michale, w którym ruchu? Pytań wiele, odpowiedzi niewiele. Teraz pionka G5? No nie wiem. Dobra, dwa punkciki są. Wcześniej, to znaczy w którym ruchu? Teraz? Aha, dobra. Wieża G2 zagrałem, bo jakbym wziął tutaj pionka, to mi strzela tutaj w F2. Grozi mat na H2 w ogóle. Dlatego nie wziąłem na G4. Na G5, przepraszam. Ok, jakieś partie jeszcze trwają, zerknijmy, czy jest jakiś polski. O, Andrzej gra, Andrzej Krzywda prawdopodobnie, pozdrawiamy. Andrzej gra białymi, co tu się dzieje w ogóle? Nie, Andrzej gra czarnymi. A, pionki dochodzą. No tak, no to nie, tutaj nie ma co grać, na sekundach nawet. Ok. Ale ćwiczyć trzeba, moi drodzy. Tu jakiś, jacyś arcymistrzowie walczą. O, matowanie gońcem i skoczkiem. O, słuchajcie, mamy dobre studium. Uczymy się matować gońcem i skoczkiem. Zasada jest taka, królem trzeba uciekać do białego rogu, jak jest goniec czarnopolowy. Dlaczego nie idzie w tą stronę, nie w tamtą? To wydłuża totalnie. Dlaczego w tą stronę? Nie kumam. Tutaj musi król zasuwać. No właśnie. No arcymistrz wie, o co chodzi przecież. W ogóle kim? Kto jest czarnym? Aha, Maxim Wasierla Graf. Tak to się czyta. A tutaj kto to gra? Ale jaja. Przepraszam za wyrażenia. Aleksander Rustemow. Jakiś Białorusin arcymistrz. No proszę, proszę. Nie no, tutaj to, nie no, to trzaśnie 50 ruchów i będzie remis, no. Może wyłączę tutaj te warianty, tą ocenę. Remisik. No nie, arcymistrzowie to powinni tutaj to, no przepraszam najmocniej, no ale to arcymistrz to powinien wygrywać, takie rzeczy. Dobra, o, masz arcymistrza, Aleksander Fier. Grałem chyba już z tym brazylijskim arcymistrzem. Bardzo dobry jest. No ale trzeba walczyć. B3, no to świetnie, grają te domki na tych słabszych zawodników, grają się, nie boją. Dobra, wiem, że tak trzeba uderzyć. Tak, zagrajmy. Jakieś B5 mi się podobało. Tutaj tak, tak, tak. No dobra, zagram te B4. Zróbmy tą roszadę.
D4 wrzuci. Czy to puścić, czy nie puścić? Nie, no wyprowadźmy każdą figurę. Okej, on tutaj zablokował pewne dostępy. Spróbujemy się przedrzeć w takim razie z tej strony tutaj. Okej. Skoczek F5 to co? Od razu mu wykurzyć skoczkę, żeby wybił mi gońca? No grajmy aktywnie na razie figurami. Zagram tak i wybijam. Co to za pozycja? Strategicznie mi się ona bardzo podoba. Czy wymienić tutaj, mieć dwa skoczki za... Nie, jak wymienię skoczkiem, to on mi tym zablokuje. O, może być niezbyt. Chyba gońcem trzeba trzasnąć, ale będę miał dwa zdwojone pionki, takie dosyć niefajne raczej. Jak to grać? Moi drodzy, jak to grać? Powiem szczerze, nie wiem, jak to grać. Tutaj spróbujemy coś ugryźć. Tak. Zablokować. Nie no, musi być słabość na B3. Musimy przytrzymać słabość na B3. To bez dwóch zdań. I pakujemy się hetmanem na A3. Tutaj chcę wymieniać. Słusznie. Tak. A hetmanem. O, na litość boską. Moi drodzy. Oj, przesadziłem. Zapomniałem, że tu skoczek jest niebroniony. Ale popełniłem gafę. Nie ma jak się bronić. No co, zbiję tu, zbiję tu, zbiję tam. I mniej figurka niestety. O, rety, rety. No to przesadziłem. A nie, zaraz, jeszcze wieża E5 jest. Kurczę, jeszcze z wieża E5, obronny ruch. Hetman D1, wieża F5. Tu? A tak? Jeszcze bronię? Słabo to bronię. No mogę tak jeszcze próbować, ale to nie za wiele da. No ale muszę tak, bo inaczej stracę materiał. Tutaj zagrał jeszcze. Nieźle. Nie mam za dużego wyboru. Pozbieram mi pionki. Kurczę, a dobrze było. Ile ja mam czasu? 49 sekund. No to nieźle mnie tutaj przycisnął. Przycisnął mnie nieźle, muszę przyznać. Ha, bije mi na F6 teraz. Ojej. Taktyczna łamaga dzisiaj, słuchajcie ze mnie. No nie wiem dlaczego, jest arcymistrz, od razu gram gorzej. Aż na F5 jest. Dobra, bez jaj. Powiem wam, jestem zły na swoją grę teraz. Bardzo zły jestem na swoją grę, bo tak nie powinno to wyglądać. Kurczę, to Title Tuesday jest jakimś magicznym turniejem. No, szybko grał jeszcze do tego. Zobaczę tutaj po prostu ten wariant. No B3, no, myślał, że gra z frajerem. No i miał rację, no. Cześć Mati. Pierwszy GM w Title Tuesday, tak. No B5, zastanawiam się, jak to się ocenia. No dobra, C4 zagrał i teraz zobaczymy, co tu podpowiada maszyna. Co ona podpowiada? E4, tutaj ojej. Aha, E4, bicie tu, bicie tam, bicie, bicie i goniec wisi. Ciekawe. H6, goniec bije A3. Wow, a goniec bije A3, nie brałem pod uwagę, nie wiem dlaczego. No goniec bije A3, tak. D6, nie, B4, D6. Nieistotne. Na głębszą rozkminę. Skoczek C2, roszada. D3. Po prostu D3.
Zobaczcie, ocenia na lepszą dla czarnych. A5 tam bierze E8, ok. Kurczę, szybko grał. No, widział, że gra. Już nie powiem z kim. Czy tu pokazuje, żeby grać E4? Tak. Pokazuje, żeby grać E4, otwierać te gońce. No niestety, nie jesteśmy, nie mamy tutaj Magnusa Carlsena w głowie. Niestety jeszcze po czwartej rundzie robi się mała przerwa i to mi się też nie podoba, bo człowiek chętnie by się lekko próbował odkuć bardzo szybko i ta przerwa może deprymować. Chociaż nie, jest przerwa po czterech rundach. No w każdym razie, słuchajcie, mamy trochę czasu na rozmowę, jak macie ochotę. Zobaczymy, jak to ocenia. No właśnie, wiedziałem, że to jest dobrze. Ajajaj, szachuś, goniec C5. Co ja zagrałem? Beznadziejnie skoczka tu chciałem wstawić. Co za beznadziejny plan. Goniec C5 przecież trzeba grać. Naturalnie i tutaj się diagonala po prostu puszcza. Co to w ogóle ma być z mojej strony? No, fajna byłaby gra jeszcze, no. To sobie wymyśliłem plan. No świetnie. Dalej pokazuje, żeby wrócić skoczkiem na C6. No genialnie. Plan szachusiowy. Pięknie, pięknie. Poszło tak. Skoczek. Słuchajcie, no jestem totalną fujarą taktyczną. Koń E4. No dlaczego nie widzę takich rzeczy? Przepraszam, no dlaczego takich rzeczy nie widzę? No wziąłbym sobie spokojnie pioneczka tutaj. Znaczy skoczka, tak? Jakby mi odbił. Kurczę, bym wziął, jak on by mi zagrał tak, no to tak gram w ogóle, żeby tego gońca wymienić i spokój z głowy. Jejku, nic nie widzę. Co to ma znaczyć? Przecież tragedia. Nic nie widzę. Jeszcze zobaczcie, on grał szybko, sprawiał wrażenie, że gra bardzo dobrze, a robił proste błędy, no. Robił proste błędy. Co z tego, że arcymistrz robi błędy, jak ty nie potrafisz tego wykorzystać? No, to nie jest trudne wykorzystanie tych błędów przede wszystkim. F4? What? Nieźle, to jakieś ciśnięcie. Kurczę. No bicie, bicie, tak? I jak to dalej ocenia? No już jest dobra czarny, białych. No tak, w ogóle okulary chyba powinienem zmienić, albo grać na ślepo. Skoczek D5. Po prostu powiem wam, czuję, że ci arcymistrzowie na te tempo 3 minuty plus 1, oni są w zasięgu po prostu. Oni są w zasięgu. Tylko ich, no niestety, nie da się docisnąć. No Michale, nie będę tutaj o wadach. Jedno oko mam zdrowe. Możliwe, no. Morozewicz bardzo niestandardowo gra w szachy. To się zgadza. No tutaj, ale zobaczcie, ciekawi mnie to. Wybił tym. Dobra, no tutaj jedyny mój minus, że nie ma pionka na G7. Ale nadal... Zobaczcie A4, czyli A4 u mnie poszło. Tak poszło. W ogóle F4 na jego miejscu bym dawno grał. Nie wiem, czemu tak nie zagrał. A4, goniec F3. AB, AB. No wymiana. Dobra, nie doceniłem ruchu D4 przede wszystkim, tak? Hetman A5, hetman A8? Ha, chodzi o to, żeby tu się wpakować. A ja wybiłem za szybko. Ja w ogóle myślałem, że goniec tylko może bić. I tu zapomniałem o skoczku. No bez sensu. Ale teraz skoczek tutaj... Już taki ruch wolałbym zagrać. Zapomniałem, że tu zdwojone pionki jeszcze jeden trzyma. No właśnie, niestandardowa pozycja i się trochę niestety gubimy. Że E5 tu zagrał. Jeszcze można było król G7. Aha, król G7 oddać tą wieżę. Tak, czyli zagrać tutaj. Zbić, zbić, zbić i tutaj zbić. To może miało więcej sensu. No... Też to jest przegrana oczywiście, ale więcej praktycznego sensu. Dajmy na to tutaj. Czy hetman A3 w ogóle bierze pod... O nie, hetman A2, hetman A3 bierze pod uwagę?
To jest bardzo słaby ruch. Haha, wieża B1 po prostu już mnie tutaj załatwia. To nawet pomijając fakt, jakby taka pozycja powstała, to jeszcze można próbować. No ale oczywiście jest to przegrana. Nie, no dobra, to bardzo, bardzo, bardzo ciężko to grać coś takiego. No nic, dobra, trudno. W każdym razie wiem, gdzie błędy popełniłem. Tutaj prosta taktyka. Goniec C5. Okej, żeby to człowiek zapamiętywał na całe życie te swoje błędy i potem ich nie popełniał, byłoby fantastycznie. Hansen też ma dwa jaja, może teraz trafisz na niego. O, o, niektórzy też mają dwa punkty. O, chciałbym z nim zagrać, powiem wam, chciałbym z nim zagrać. On jest chyba całkiem niezły w te szachy, ale tak zwariowany jest ten Hansen chyba. Zwariowany gość, albo niezły showman. Dobrze, zobaczymy, na kogo trafimy. No, ciężko powiedzieć. Hikaru jeszcze gra z Pinguinem. Ła, Pinguin wygrał partię z Hikaru. No, nieźle, nieźle. No to są, wiecie co? Pinguin jest zawodnikiem, tak, jest arcymistrzem oczywiście, takim 2500 około, żeby nie skłamał, 30 do 50. Jest to arcymistrz, okej, no super ranking, tak? Każdy by pewnie o tym marzył, zaczynając grę w szachy, ale on jest tak, no nie chcę oceniać, no dobra, no ale ocenię, no co mogę, no a w internecie niech będzie, najwyżej mnie tam zamknął. Uważam, że on jest takim arcymistrzem dosyć słabym, jeśli chodzi o grę w szachy klasyczne. No tak uważam, no. Ale w internecie wymiata. No na jedną minutę jest szaleńcem niesamowitym w pozytywnym słowa tego znaczeniu. No ale tutaj właśnie te braki w szachach klasycznych. No i właśnie, ale to nie łączy się w parze, to nie ma tak. Nawet Nakamura przecież teraz zaczął nieźle grać w tym internecie. Ciśnie te 3 minutówki czy 3 plus 1, a już szachy trochę dłuższe. No i w samych tych mistrzostwach USA przecież, zobaczcie, był daleko, tak? Uważany za faworyta, jednego z faworytów, no i był chyba siódmy. Także no, to się nie przekłada potem na grę klasyczną, no. Coś za coś. Także im gorzej grasz w internecie, tym może lepiej grasz klasycznie i odwrotnie. No dobrze, w każdym razie tam Pinguin z Nakamurą też rozegrali ze sobą dziesiątki partii, jak nie setki, więc to też jest inna historia oczywiście. No dobra, niestety na razie jeszcze nie udało mi się pokonać jakiegoś silnego arcymistrza. Jeszcze żadnej partii, z której mógłbym być zadowolony. Zobaczymy, Maciek sobie walczy tutaj. Maciek wygrywa, wow. Ograł zawodnika 2900. Ograł zawodnika 2900, nieźle. Kirill Aleksejenko, wow. Przecież to jest zawodnik, słuchajcie, z pretendentów. To jest chyba jeden z pretendentów grających. Jak się nie mylę. No i nasz arcymistrz go po prostu zjadł. Brawo, Maciek. No Maciek, widzę, forma wróciła do Macieja. Bardzo ładnie. Może to wynika z tego, że zaczął z nami grać z tymi słabszymi zawodnikami, trochę poziom mu zleciał, no nie wiem, to takie gdybanie oczywiście, ale gratulujemy, Maciek 4 z 4, pięknie, pięknie Maciek. Nie, Maciek jest bardzo sprytnym zawodnikiem, bardzo sprytnym i dobrze gra te szachy szybkie, bardzo dobrze. Andrew Tang, tak, Michale, masz rację, no to jest właśnie ten Pinguin, szachista internetowy, zgadza się, no cóż. Ale jest dobry w jakiejś dziedzinie i ciśnie. To jest chyba najważniejsze w tym wszystkim. Czekamy tutaj, tak, jeszcze na rozstrzygnięcie reszty partii. No 2 na 4. No cóż, ważne, że są jakieś dwa punkciki. Mateusz pisze, że ja mam czwartą kategorię i 14 lat, to mam jakieś szanse zdobyć FMA. Mateuszu, odpowiedź jest oczywista. Oczywiście, że tak. Nawet jakbyś zaczął dopiero grać w szachy w wieku lat, nie wiem, 20. Też byś miał szansę na FMA. No pewnie, że tak. Tylko powiem tak, no nie jest to takie proste, tak? Im dalej w las, tym więcej drzew, więcej trudności, więcej przeszkód. No cóż, najważniejsza jest determinacja i nieodpuszczanie, tak? Czyli dążenie do celu. No nie chcę tu się coachować, ale no, w każdej dziedzinie życia myślę, że to jest bardzo ważne, jak się chce coś osiągnąć, szczególnie w szachach. A więc nie poddawać się. No musisz polubić szachy. Jeżeli chcesz mieć na pewno determinację zachowaną, to musisz te szachy polubić. Kirill Aleksejenko jest top 41 na świecie. Tak, zgadza się. 2700. Ładnie, ładnie. Sepciolotek, pytasz o score, o ranking mój pytasz pewnie.
No to można sobie bardzo łatwo sprawdzić, bardzo proszę, bo tam są trzy rankingi klasyczne, klasyczne, szybkie i błyskawiczne. Tutaj na FIDE.com sobie zawsze można sprawdzić. Klikamy sobie rating i wpisujemy moje nazwisko, bardzo proszę. I wyszukujemy. Tak to się teraz prezentuje, widać? Widać. 2289 w szachach klasycznych. No troszkę mniej w szachach rapidowskich i w blizu troszkę jeszcze mniej, także no, moim celem jest tutaj utrzymanie dobrych poziomów 2300 i tutaj oczywiście chciałbym wbić na 2400, to jest moje takie szachowe marzenie, miejmy nadzieję się spełni i trzeba po prostu ćwiczyć, ćwiczyć. No a jak pandemia się skończy i wrócimy do turniejów, to będzie okazja oczywiście, żeby osiągać te swoje cele. Serdecznie dziękuję za follow'a, witam Cię serdecznie, Sochard CSGO, CSGO, w CSGO, mam tutaj kibiców CSGO'a, dobrze to nazwałem, wybaczcie jak się pomyliłem, witam Cię Nero 100, dzięki, dobra, jedziemy, słuchajcie, mistrz FIDE z, to jest Venezuela, okej, okay, skoczek F6, C4, jedziemy, G6, czy będzie tutaj Greenfeld? Jest Greenfeld. Czekaliśmy na Greenfelda i H4 od razu z miejsca. Szachuś, z miejsca. O ile będzie goniec G7. Dobra, ciekawe jak będą reagować. Wybił. A okej, okay. Jak wybił, to H4 chyba trzeba grać. H4 gramy. I to już nie jest taki typowy Greenfeld. Będziemy mieszać, słuchajcie, w kotle. Będziemy mieszać. Będę tutaj mieszał strasznie w tej pozycji. Mam nadzieję, że to jakoś przeciwnika uda się, tylko muszę mieszać to w miarę sensownie, bo jakiś na przykład skoczek D7, to już mi się narzuca E6. Tutaj nie poszło, tutaj wjechał. Dobra. Tu się narzuca bicie. Dziękuję serdecznie. Może taki ruch w ogóle, a może tak zagrać? E6. Nie chciałbym tutaj też przekombinować. Nie, no dobra, trzeba wybić, trzeba kończyć rozwój. Będzie wybicie na pewno, jakiś szach może dam. Albo wybiję to hetmanem, on wszystko wybije, nie, no damy szacha. Może przekombinowanie troszeczkę nie wyszło, ale po takim ruchu może zagram E6. Nie, bo on mi wybije. Ja tam wybiję, on król F8, wybije, tu mi weźmie jeszcze figurę. A no właśnie. O, panie szachusiu. A teraz tutaj? Tutaj? Bo jak mi wybije tu, to ja może wezmę skoczka po prostu. Też jest opcja wybicia tutaj, wzięcia tutaj. On mi weźmie tu oczywiście, ale król będzie bez roszady. Też jest taka opcja oczywiście. Teraz zobaczymy, co on zrobi. Będę, że pion jest odbity. I tutaj goniec F4 za chwilę spróbujemy zagrać. Taki będzie plan. Dobra, teraz pytanie, co zrobić? Czy wybić tu? Wiecie co? Chyba wybiję. Chyba wybiję tego skoczka mimo wszystko. Jakoś mi to bardziej pasuje. Bo tu się od razu trzyma. Jak hetman D3, to wybiję tu gońca oczywiście. Jakieś maty będą grozić. No hetman D3, no to co? Goniec na E3? Znaczy mat tu mi nie grozi, bo jest skoczek oczywiście. A grozi wieża D1. Dobra, zajęło mi bardzo paskudną diagonalę. Jeszcze H5 mogę spróbować. Tak, zagrajmy od razu. Będziemy go straszyć, nie ma wyjścia. H5 trzeba grać od razu. I w ogóle grozi tu, jak bicie hetman E6, bicie tu i bicie z matem. Jeśli bije, bije. Hetman H4 z matem tutaj, potem koniec H6. No jest blisko, słuchajcie. Jest blisko. Ta roszada mogła go zabić, tak mi się wydaje. Na szczęście jest wszystko równo. Tak myślałem, że będzie wymieniał te hetmany. Z miejsca E6. Tutaj mógł szacha zrobić. Dobra, wybijamy w takim razie. Tutaj wybijemy, żeby słabość zrobić i idziemy na pionka po prostu. Czyli pionka mniej mamy, z trochę lepszą strukturą, on ma parę gońców, no niby trochę lepiej, może jakaś długa roszada. Za chwilę jeszcze skoczek nie jest wyprowadzony, a jakieś grożą już opcje. Jak zbiję tu, to zbijam pionkiem. Roszada jest blisko, no wygląda ciekawie. Jednak tak poszedł. Myślę, że
Myślę, że tak zagram z opcją dania mata na e7. Jeszcze skoczek na c6 może oczywiście ruszyć. Szybko się przybliżamy tutaj wieżące. Spróbujemy zbić i dać mata na e7. Ciekawe, czy zauważy. Jak zagra wieża d8, to zbije. On mi zbije tu, zbijam tam. Jeszcze też jest, słuchajcie, opcja zagrać tak. Widzę opcję, słuchajcie, bo jak wieża c8, to ja zbijam tutaj. Biorę tego gońca. Oj, nie wiem, czy to będzie w ogóle dobre, ale. A jeszcze mam w ogóle opcję zrobienia roszady bezpiecznej. To jest ok. Tutaj? Już nie mam opcji zrobienia roszady, moi drodzy. Oj, to przesadziłem. Tu mi wjeżdża chłopak. Niedobrze. No dobra, nie mam wyjścia, jakość muszę oddać. Tak czuję, że trzeba to zrobić, żeby tak stać w miarę bezpiecznie. Słuchajcie, no jedziemy na C7, jakoś aktywność trzeba złapać. No jasne, tak będzie mnie męczył. Myślę, że skoczek E4. I co, będzie mi tu wymieniał? Aha, to ja nawet muszę wymienić. Ostro. Chociaż spróbuję sobie pionka zachować wolnego, mieć jakąś szansę. No jak mniej figur, to niestety będzie ciężko. No było fajnie, słuchajcie, coś tam jednak wypuściłem. Było fajnie, ale jeszcze walczmy, bo tutaj pionek jakiś wisi. Nie mogę też dać mu w ogóle zbić cokolwiek. Król aktywnie, tu wjedzie wieża, no zagram jakieś A3. Rzecz jasna, żeby gońcem potem bronić. Ten goniec na razie nie gra, więc to jest taki dla mnie plus tego wszystkiego. Tutaj też się broni. Najlepiej by było w ogóle tam zagrać chyba. Zagrajmy tak. No goniec się niby oswobadza, ale tu się wszystko broni. Tu spróbuję tak wziąć pionka. Ok. Nie jest to wszystko łatwe. Nawet bym powiedział, jest bardzo trudne. Może tak. O, pionek nie będzie już broniony. Goniec się wysunie. No dobra. Poszło. Poszło. Co zrobić? Tak. Aha, tutaj. No to bronić trzeba. Trzeba bronić. Ok. Co, jakiś remis? Nie no, chyba remis to nie. Bliżej. Dobra, mata tutaj nie ma. Goniec C5 będę bronił. Tu atakuje. Pionka wezmę. Kolejnego zresztą. To się trochę wysunę. No właśnie, jak grać dalej? To jest pytanie. Może tak. Muszę jakoś tak próbować. Królem do góry. Jakieś maty groziły. A co tu grać? Co tu grać? Ile mam sekund? Ojej, jak mało sekund. Źle zagrałem. O, to w ogóle chyba przesada. Tutaj? Ojejku. No dobra, ma mnie, no. No, powiem wam szczerze, zły jestem znowu, no, jak cholera, sorry. Dobra była partia, no, dobra była partia, już patrzę, kurczę blade, no, strasznie jestem zły.
To jest tak, jak człowiek chce trochę zamieszać, a nie grać swojego. No dobra, teraz zerknijmy, czy E5 się narzucało przez... Czy komputer proponował E5? Pewnie nie. Dobra, tu czarne niby mają lepiej. Zgoda. Ale jakoś myśleć jeszcze trzeba. Poszło bicie to, koniec D7. Teraz jestem ciekawy, czy hetman D4. No tak, 2 na 5. No strasznie źle, strasznie źle. No wybaczcie, no wyniki nie są takie, jakie bym chciał i bym sobie tego życzył. Partie są dosyć ciekawe, no dużo się dzieje, ale... Ale mogło być zdecydowanie lepiej. No dobra, hetman D4 poszło. Zaraz zobaczymy w ruchu 16, tak? Z 18 skoczek E6, zaraz zerknę. Teraz pytanie, hetman bije G4? No tak, hetman bije G4. No tutaj uciekł. No, nie wierzę, że ta pozycja jest zła dla białego. Tutaj, on jeszcze zrobił roszadę paskudną dla siebie. No właśnie, teraz jest bardzo dobre dla białych, H5. Czułem, że to jest super. No hetman D7. Hetman H4 pokazuje. Hetman H4. Zostaw hetmany, gdy chcesz atakować, szachuś. Zawsze to powtarzasz i nie zastosowałeś tego. No ale podobał mi się ten ruch E6, ale niestety nietrafiony. HG, tak, E5. W 18 skoczek E6. Wiesz co, no jest taki ruch oczywiście możliwy. Jasne, że tak. Aha, skoczek E6 i tutaj się pakujesz również. Chociaż skoczek E6, wieża C8. No ale dobra, no to jest... Michał, to jest dobra pozycja białych na pewno, no. Nie jesteś ślepy, to jest dobry ruch. No ale ten ruch też, no po prostu tutaj myślałem, że już zaraz wygrywam. Już się nastawiłem, że zaraz wygrywam. Ależ, kurczę, z kim ja tu grałem? No nie, no tak nie może być, no. Skoczek C6. Przecież to powinienem gościa zmiażdżyć tutaj, słuchajcie. Totalnie. Dobra, jest kolejna partia, nie ma... No znowu kobieta na, no, na deser, pięknie. Świetnie. D4, D5. Zbiła, no to też jedziemy ostro. Nie, no dobra, grajmy ostro. Starajmy się grać ostro. No widzę, że tutaj przeciwniczka... Wow! Przeciwniczka też lubi grać ostro. No dobrze, zagrajmy tak. Okej. Skoczek F6 w ogóle wchodzi teraz. No dobra, jedziemy. Hetman B3 i co dalej? Goniec E6 czy C6? Jak zagra C6, to zbije wszystko do końca i tutaj technicznie powinienem... No zaraz, a dlaczego tu nie mogę zbić? Jak dają, to biorę. Mam wyjście. Chociaż na D4 też było ciekawe. Gdzieś po drodze trzeba zrobić tą roszadę, bo inaczej może być ciężko. Skoczek D7? Nie, skoczek nie możesz... Nie, no dobrze, podstawiła pionę na B7, to jest bardzo trudno teraz. No właśnie, tu chyba lepiej leci w ogóle wieża. Nie, no tak musi zagrać. Skoczek B6. Po skoczek B6. Mogę zostawić, nie, gońca nie mogę zostawić. Szacha mogę dać. Nie, po prostu wybić to trzeba według mnie. Zrobić szybko roszadę. Okej, okay, zagrajmy tak. No jak bije wieża, to bije hetman broni. Dzięki za followa. Cześć Seba. Hetman D5 jeszcze może. Jak to w pionach wygląda? 2, 4, 6, 2, 4... Wygląda jak wygląda, szachuś. I musisz się z tym pogodzić. Tu jeszcze wieżą na C1. Wieża C1 zrobi dobrą robotę po tej linii. Tu bez dwóch zdań. Tu oczywiście na pewno się zastanawia przeciwniczka nad wybiciem. Ja wybiję, skoczek wchodzi, co? A tutaj teraz? Tu grozi. No i co? O co chodzi w ogóle? Czy ja się coś podstawiłem? Chyba nie. To ona chyba podstawiła. Dzięki, kolektor. Cześć, witam. No, co wtorek staram się grać turnieje. Przez ostatnie 2 tygodnie niestety nie grałem. Teraz się udało. Dzięki serdeczne. No dobra, jak dają tą wieżę, to biorę po prostu. No i tutaj lecimy, tak? Na skoczka. Powinno być po temacie. Dobra, szachuś, rodzimy się w ogóle. Rodzimy się, szachuś, do roboty.
Taktycznie musisz więcej szachuś grać. Lepiej. No to chyba tu. No i chyba biorę tego skoczka. No jeszcze tak, no to w ogóle wymieniam hetmany. To w ogóle będzie już łatwiej. What? Ale sprytnie zagrała. Kurczę, no wiedziałem, że coś tu mogę ominąć. Na szczęście jest taki ruch. Bo tu jeszcze wiążę króla. Całe szczęście. Nie mogłem oczywiście zbić, bo tutaj dostawałem mat. A mogłem hetmanem zbić to w zasadzie. Nie, niekoniecznie. Nie. No właśnie to są te momenty, gdzie możesz coś podstawić. Jeszcze taki ruch na szczęście nie grozi. Uff, bo już było groźnie. F3 za chwilę zagram. No na te skoczki trzeba bardzo uważać. F3. W ogóle może zagrać bezpiecznie i nie wiem, wrócić wieżą. Zaraz zobaczymy. Dużo czasu. Tutaj. Generalnie może tak pyknąć. Prościć tą pozycję. Generalnie może i tak. A czy to zda egzamin? Jak to wykorzystać? No jeszcze tutaj. Męczy. Powiem szczerze, nie wiem. Strasznie mi się nie chce grać hetmanem na C2, ale chyba muszę. Dobra, gram tak. Tu nie może, bo tam jest strzał z szachem. Chcę zagrać tu hetmanem. C2. Dobra, idziemy tak. Tu? No tutaj, jak skoczek bije, bije z szachem, bije skoczka, figura więcej zostanie. Wymienię zaraz hetmany. Wymieniła w ogóle bez strachu. O nic. No mogłem dać szacha, wziąć pionka. To już jest zabawa oczywiście za darmo. Dobra. Jest zwycięstwo. 3 na 6. Jeszcze 5 rund. 3 na 6. Szukamy Maćka. Słuchajcie, będziemy kibicować Maćkowi, jak Maćkowi idzie. Czy jest Maciek? 9-2. Co tam u Maćka? Zaraz sprawdzimy. Właśnie, bo nie wiem, czy on miał 5 z 5. Serdecznie dziękuję za dyszkę. Dzięki serdecznie MCZ. Ale mi miło. Wow, ten dźwięk to, powiem szczerze, rzadko słyszę. Bardzo miło. No to za tą dychę to chyba robię komplet do końca. To już się teraz zmotywuję za tą dyszkę piękną. Serdecznie dziękuję. Jest mi niezmiernie miło, aż troszkę tutaj się... Może nie widać, ale zaczerwieniłem w duchu. Bardzo mi miło. Dobra. Szukam naszego tutaj mojego faworyta polskiego. Nie widzę. No, a w takich turniejach też trzeba grać swoje szachy dosyć solidne, ale jak mi tam nie zależy na wyniku, bo tutaj nie walczę o nagrody, ale o dobre partie. Widziałem Mati Bartel, tak. Tam jeszcze zobaczę, co piszecie. A, tutaj Michał, widzę, piszesz, jak należy grać w szachy. Dobra. Superancko. Jak należy trenować.
Fajnie. Dobra. Czekamy, czekamy, czekamy na kolejnych tutaj zawodników. Ta partia poszła dosyć chyba szybko w miarę. No, powiem wam, że taktyka jest dosyć ważna. No, o, jest Maciek. Widzę Maćka, widzę Maćka, widzę Maćka. Maciek gra. Maciek jest jakim kolorem? Białymi. No, ciężka sprawa. Ciężka sprawa, niestety. Wow. Ale ten pionek już tam dochodzi troszeczkę i wydaje się, że jest wygrana białych. Wow, no Maciek jednak, kurczę. No na tych sekundach wyciska te partie. A, i mógł wziąć gońca, nie wziął. Nie no, ale tu Maciek już sobie poradzi. Tu już na tyle ma duże doświadczenie, że w takich sytuacjach powinien sobie radzić. Bardzo dobrze, Michale, że jesteś zadowolony. Jak metody działają, to ćwiczyć trzeba oczywiście. No tutaj co? Wjeżdża pionek po prostu. Szachy, pionek leci. Z szachem oczywiście. Tak, i weźmie tutaj gońca prawdopodobnie. Ja bym wziął. A nie, jeszcze nie trzeba się śpieszyć faktycznie. No ładnie, ładnie. To Maciek ma 5 na 6. I tak świetnie. Dobra, my mamy 3 punkty dopiero. 3 punkty. Okej. Kim jest ten zawodnik rosyjski? Rosjanin. Nie ma, ale na czerwono tutaj nieźle się wyświetlił. Ciekawe. A Nakamura? Czy Nakamura gdzieś tu istnieje? No nie chcę tam go nisko szukać, żeby się nie obraził, ale może gdzieś... O, Nakamura też ma 5-6. Może Maciek będzie grał z Nakamurą, słuchajcie, warto, żebyśmy zobaczyli, jeżeli tak się wydarzy. No oni to walczą tam o wysokie miejsce, zdecydowanie. Chess Warrior. No to są, o, to jest remis teoretyczny. Chess Warrior, kim jest Chess Warrior? Nordirbek, przepraszam. Silny arcymistrz młodego pokolenia. No próbuje wygrywać, ale to jest remis. Oczywiście tam sztuczki jakieś są, jak tam się czarne pomylą. Tak, tak, Michale, widziałem, Hikaru jest tam troszeczkę niżej niż oczekiwana jego pozycja. No tutaj grozi niby ma... No nie, no tutaj nic nie ma. No właśnie, i zabawa trwa do końca. Na nowo. I co tu się dalej wydarzy? No król. Nie może, bo będzie wymiana. No, mogą się tutaj jeszcze bawić, tak? Cześć, Alcybiad. Runda numer 6 się kończy powoli. Jeszcze 5 rund przed nami. No i jak to wygląda? No czarne muszą walczyć. Aj, grożą widełki. No i znowu jest to samo. Ta sama zabawa. Ta sama zabawa, moi drodzy. Czy można gdzieś u mnie na kanale znaleźć polecane książki do nauki szachów? Nie, takiego filmiku niestety typowego to nie zrobił. A dlaczego nie zbił? Dlaczego nie zbił skoczka? O, rety, to pewnie na... Ojejku, to już takie cwaniactwo. No cóż, no takie zasady, każdy ma równe szanse. Dobra, mamy mistrza FIDE. Niestety takiego filmiku nie zrobiłem. Nie zrobiłem, ale polecam do Macieja Stroczyńskiego skoczyć, on o książkach trochę więcej opowiada. Rumunia. Dobra, walczymy. No, przeciwnik może zaspał, albo poszedł zrobić sobie herbatkę. No dobra, pół minuty już przewagi mamy.
No E4. Nie lubię takich form. Wolę grać jednak na równym drewnie. Okay, zagrajmy te A6. Ciekawe co wymyśli. No dobra, przejdziemy do normalnej pozycji, nie? Co teraz? Co on daje? No dobra, biorę. Jak daje pionki, to biorę. Nawet nie będę długo się zastanawiał. Wracam. Nie będę brał tego pionka, bo to już myślę, że było samobójstwo. Jednego wziąłem, mi wystarczy. No D6. Aha, goniec się odsłoni. Tutaj, dobra, robię roszadę. Okej. Okay. Może i biały lepszy. Chyba trzeba wrócić do klasycznych szachów. Może jakiegoś Najdorfika się pouczyć, słuchajcie. Skoczek tutaj, tak? Drogi kolego. Masz prawo. Kurczę blade. Niestety masz prawo. Gramy tak. Jak tutaj, to rąbne. Tak powiedziałem, że rąbne. A może inaczej? Nie, no skoczek groźny. Trzeba to bić. No i co, tak? Próbujemy? Próbujemy. Zagramy zaraz hetman B6, damy mata. Mat Beniowskiego się szykuje, moi drodzy. Zaraz będzie hetman B6 z matem Beniowskiego. Tu jeszcze grożą widły, tak, by the way. Szachuś, jakiego się ładnego słowa nauczyłeś. By the way. Co tu grać? Co tu grać? Co tu grać? Co tu grać? Może zagrajmy... Wieża E3 mi tutaj chodzi po głowie, ale... No niezbyt taki ruch mi się chce wykonać. Dam tego szacha najpierw. Dam szacha hetmanowi. I zdwoję szybko wieżę i będę chciał dać mata na E1. Tak zrobimy. Tutaj. No dobra, tak. Tu mogę teraz zbić. I potem zagrać skoczek. Tak zrobimy. Te gońce są zawsze groźne. Oczywiście jak hetman bije, to jest skoczek F2. Skoczek E3. No wyprostowałem mu pionki, ale cóż to za pozycja jest. Trochę napięcie rozładowałem chyba przeciwnikowi. Aj, tu mnie związał. To tego nie przewidziałem. Ojojoj. Szacholusku, ale żeś skrzanił. Tak. Strasznie mi się takiego ruchu... No, trzeba zagrać. Grozi wzięcie wieży, grozi wzięcie pionka jakiegoś, ale zawsze goniec B2. No, jestem bez jakości. Jak zwykle latam, kurczę, bez jakiejś... Tutaj jest jakiegoś materiału, bez jakiegoś materiału. Oj, nie wygląda to dobrze, nie wygląda to dobrze, no musimy jakoś tak próbować. Nie jest dobrze, moi drodzy, nie jest dobrze. Nie jest dobrze, jednak taktyka, taktik, taktik. Dobrze zagrał jeszcze. A do tego jeszcze dobrze zagrał. Muszę oddać, tutaj nie mam wyjścia. Aha, w ogóle może zbić wieżą na E6. Nie zbił. Co nie zmienia faktu, że nadal ma pozycję gość wygraną. No jest tragicznie źle. Tak, jakoś. A mogło być tak pięknie. Mogło nie wiać w oczy nam. Dobra, tu. O, no to niby wszystko widzę, tylko co z tego? Tu. Nie jest to dobry pomysł. Ile mam czasu? Już teraz chyba mniej. Teraz chyba mniej. Na bank to jest topa. W
Wszyscy wiedzą. Przynajmniej mam dobrą obronę punktów 7 chwilowo. Właśnie chwilowo. Mówiłem, że jakieś bicie na G6 jest. No jest. Kurczę, blade. Nie no, jest fatalnie. Nie widzę tutaj w ogóle szansy żadnej. Nie no, co ja mogę grać? Jak on idzie hetmanem i pionkiem do przodu. Jeszcze tam poćwiczę, ale to bez sensu. Znowu pograłem jakoś tak, słuchajcie, jak frajer. Totalnie jak frajer. A była bardzo dobra pozycja. Dobra, nie będę się wygłupiał przecież. No i co? No i w trąbę, no, w trąbę. Dobra, przekalkulujmy to. Mam 3 punkty na 7. Strasznie zły wynik. Strasznie zły, szachuś, strasznie zły. Ale partie są jeszcze 4 partie. No, te 50%, te 6 punktów, chociaż przy tak beznadziejnej grze. Cześć Mary Jack, dzięki serdecznie za follow. No to może jeszcze by było w miarę, no, w miarę. Tak przekalkulujmy, tak sobie już tutaj mentalnie chcę się nastawić już. No nie, no trzeba wygrać wszystkie do końca, to nie ma co. Nie ma co, trzeba wszystkie partie wygrać do końca. Strasznie źle pograłem. Bicie na D6 przegapiłem? Możliwe, a on przegapił. No najpierw może i lepszy, z groźbą bicie na H7, nie wiem, Radek, więc już tam udało się przebić 1200 oczek na czeskomie powoli do przodu. Gratulacje, Siemka. Czy w ogóle ciebie warto uczyć? A, debiutów, czy mnie warto uczyć? Odpowiem, że tak, na pewno. Czy lepiej szlifować ciągle to samo? Niby mówią, że lepiej być ekspertem jednym niż nijakim we wszystkim, ale z drugiej strony myślę, że to trochę może być... Może ograniczać naukę innych strategii stylu gry. Mój poziom gry to druga kategoria. Pozdrawiam, powodzenia. Dziękuję serdecznie, Pawlo. Powodzenia. Nie, no, oczywiście, że debiutów trzeba. Na moim poziomie. Kurczę, blade. No wrócę do partii, tylko strasznie się nie chcę wracać do partii. Kurde, no. Aj, muszę trochę ponarzekać. Przydałaby się jakaś kawa z prądem, no. W którym momencie, Radek, podpowiedz proszę mi, który ruch? Które posunięcie mam tutaj przeanalizować? Z Izylakiem, dobra. Nadal czarnych lepsze? F4? Niebie się rzuca? Dlaczego ja E4 nie zagrałem? Ja się pytam, dlaczego ja E4 nie zagrałem. Nie, powiem wam tak. Dziś niestety widzę bardzo mało i bardzo słabo. I ta pozycja, tak, ta, tutaj, dobra. I zagrałem tak. I co teraz? Wcześniej. Zwierzę na F8, dobrze. Tak. Okej, okay. A że on mógł wybić na D6. No dobrze, no to wszyscy te łapki znamy. Mógł wybić. Zgadza się, no musiał mi wierzyć E8. No mógł wybić, no mógł wybić, to. No. Nie wybił. Okej, okay, no widzicie, nic nie widzę, on też nie widział. Ale koniec końców widział lepiej. No zobaczcie, pokazuje minus 2. Ja wiedziałem, że tu jestem lepszy. Po prostu wiedziałem. Teraz jestem ciekawy ruchu, czy wieża E3 pokazuje. No pokazuje wieża E3 w pewnym momencie, wieża E6, wieża E5 w ogóle. Czyli głównie nie nastawiam się w tym momencie na atak, tylko staram się tak zagrać troszeczkę zachowawczo, troszeczkę spokojniej. Uspokoić grę. No struktura pionów lepsza,
pion więcej. Dwa gońce może nie są teraz jakieś super. Generalnie, znaczy, no, spełniają jakąś tam rolę, wiadomo, ale nie taką, żeby zagrozić królowi czarnemu. No tak, tu brakuje tego też doświadczenia, tego spokoju w grze. No ale ten ruch wydawał mi się dobry. Hetman F1. I co teraz? Hetman C6 pokazuje? Hetman C6. A, w ogóle sprytne zagranie, bo nie można H3, bo bicie na H3. A, no to już historia. Kolejny mistrz Fide, jedziemy. Z jakiej narodowości? Czarnogóra, wow. To nie grałem jeszcze chyba z takim zawodnikiem. Z Czarnogóry. Jedziemy. 3 na 7. No kurczę, to 50% by się przydało, słuchajcie. Cześć, cześć, cześć. Maciek, witam cię. Dobra, jedziemy. Nie, roszada nie. Tak. Tutaj. Tak, poproszę. Jak szybko gra. I bardzo dobrze, że szybko gra. Cieszy mnie to. No to. No zagram te G4, a niech gra F5. Niech sobie gra. Nie zagram. Wieża G1. Jeszcze F5, tym bardziej mu nie pozwolę. No tak, rzućmy pozycję. Co ze swoim królem zrobić? To jest pytanie. Skoczek B5 może bym załadował. Tutaj? No hetman C7 wrzucimy. C2, przepraszam, hetman C2. Tutaj się czai. No dobra, tutaj się czai. Tutaj się czai, pan koleżka. Niby słusznie. Zagramy tak. Tak, wybije to skoczkiem rąbne. Teraz tutaj? Teraz zbije. Teraz zbije, bo jeżeli zbije piątkiem, gram B4 i nie wpuszczam skoczka na C5. Teraz tak, jakiś C5 grozi. Ok. Zrobić długą? Zrobić. Co tam? Ja nie zrobię długiej. No wiem, pakuje mi się tutaj w nieprzyjemne pola. Na F4 może jeszcze krzywdy nie zrobi, ale ten skoczek też zaczyna łapać oddech, wiadomo. Tak, tak, no Macieju, czasem idzie gorzej, oczywiście. Ale ja wiem, gdzie jest przyczyna tego wszystkiego, tej słabszej dyspozycji. Ja wiem, gdzie jest przyczyna, ale wam nie powiem. Jeszcze wam teraz tego nie powiem. Najważniejsze, żeby mieć świadomość swoich błędów i je naprawiać. Dobra. Pozycja wielce niestandardowa. Za chwilę może się tutaj nieźle zadziać. Serdecznie dziękuję. No, takie ruchy mi się bardzo podobają. Poproszę o łatwy punkt. No, mistrzu Fide, no, byś się poddał już. Oczywiście żartuję, trzeba grać do końca. No, ale figurę podstawił, no świetnie. No dobra, tak, tutaj D5 będzie szykował. A i D5 może przyszykować. No właśnie, skoczek C5, bicie, no skoczek C5 trzeba. Jest ten komfort z figurą więcej przede wszystkim, że wiecie, to no to tak. Oczywiście pewnie wieżą zagra, bo tak standardowo się gra, się kolejne figury oddaje, ale to ja zbiję po prostu. Aha, nie mogę, bo tutaj wszystko zdążę. Zagram tak i tutaj na C4 będzie wisiało po wymianach. Jakiś szach jeden może nastąpić. Wieża D2, a może być bardzo nieprzyjemny szach. O, faktycznie taki plan może być. Nie zagrał. No cóż, miał dobry ruch, tak nie zagrał. Idziemy, F4. By tu skoczki mi się nie pamiętały. Oczywiście też mogłem wymienić. No tak, trzeba zagrać raczej z miejsca. Tutaj wymienimy tego skoczka szybko. I teraz wieża F1, wieża H1. Chyba wieża F1. Na wolną linię.
Dobra. Skoczka przestawimy. Wieża więcej, no w ogóle spokojnie. Tutaj trzeba grać spokojnie. Więcej czasu. Może jakieś szachy grożą. No tak, pionek podwalony, to nieistotne. Jest wieża więcej, jest wieża więcej. No tu się wszystko trzyma, gońce są nieźle zamrożone. Przecież mógł zbić. Widzicie? Nic nie widzę. Chociaż sytuacja by się uprościła, pewnie byłoby łatwiej grać. Jejku, jeszcze jakieś tutaj coś mi będzie groziło. Czekajcie, a tak? Okej. Tutaj. Tu nic chyba nie grozi. Wieża F6. No to jeszcze mi pomógł zagrać wieżą na F6. Tutaj już takie rzeczy to już zauważyłem. Skoczek F4. Z powrotem. No słuchajcie, to jeszcze można zostać nieźle w trąbę. O, rety, rety. Dobra, wracam tak. Jeszcze jakiś hetman D4. O co tutaj chodzi? Bronię się. No kurczaczki. Hetman B4 groziło. No nieźle mnie tutaj gościu ładuje. Kurczę, bicie tu. No dobra, jak wszystko zbije do końca, to chyba wygram. Nie wygram, ojejku, to jeszcze była przegrana. Ostro. O, rety, 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 rety. Co za partia. Co ja mam tu grać, szachuś? O co tu chodzi? Litości. No nie, no. No widzicie, co się dzieje. Przecież to jest dramat. Jest. O Boże, kochany. Lepszy czas, wieża więcej, ja jeszcze nie potrafię tego jakoś normalnie wygrać, przecież to jest tragedia jakaś. O losie słodki, pewnie mu się bardziej myszka trzęsła niż... Ojejku, jejku, jejku. 42 ruch, już patrzę. Skoczek E6. Teraz hetman H2. Zamiast skoczek E6. No nie, no to oczywiście dużo jest dobrych ruchów. Hetman H2, no można, no pewnie, jeśli o to chodzi. Dobra, 4 jest, 4 punkty na 8, jeszcze 3 rundy. No, aj, walczmy, no walczmy z tymi demonami. No dzisiaj się dzieje trochę, nie po naszej myśli. No, ale trzeba wrócić na dobre tory. Dobra, teraz trzeba się skupić, zagrać solidną partię. Zobaczmy, jak tam tabelka się kształtuje na samej górze.
Szukamy naszego jakiegoś polskiego. O, jest Maciek bardzo wysoko, 6,5 na 8, świetnie. No, Maciek ma bardzo duże szanse na miejsce. Nawet Aleksiej Sirow jest na miejsce nagradzane. Nie wiem, nawet nie wiem, jakie są dokładnie nagrody, ile jest miejsc. Chyba 8 miejsc nagrodzonych jest, czy 10. Czy ktoś się z Was orientuje, to dajcie znać. Bo tutaj się po prostu gra na żywo, gotowe. Dolary aż pachną. Dlatego tyle arcymistrzów. Czy zauważyłem zwiększenie liczby widzów na YouTubie lub Twitchu po serialu Netflixa? No tak, po tym filmik finałowej partii bardzo dobrze się ogląda. Tam jest ponad 55 tysięcy wyświetleń. To jest w ogóle, jestem w szoku. No ale wynika to z tego, że po prostu wszyscy wchodzą, bo jest co ciekawi Netflixa, nie szachów. No ale zawsze fajnie. Tak, tam bardzo dużo wyświetleń, zgadza się. Na Twitchu to niekoniecznie, no na YouTubie więcej widać. Fajnie, fajnie, te przyrosty są bardzo miłe. No, kwestia utrzymać dobry poziom, prawda? Zresztą jak w każdej dziedzinie życia. Sam dzisiaj oglądałeś, zauważyłeś jakieś rażące błędy w serialu? No, jeżeli chodzi o aspekty szachowe, to mogę powiedzieć, co było takie rażące lekko. Przede wszystkim szybkie wykonywanie posunięć. Jak na szachy klasyczne, to jest za szybko, to tak trudno to zrobić w filmie, żeby te ruchy były powolne, bo byłyby za nudne dla widzów oczywiście, to jest zrozumiała sprawa. No i te bicia były takie nieproporcjonalne, bo szachiści generalnie biją szybko, zgrabnie, a tam było takie branie figury i tak dokładanie, to takie też amatorskie przestawianie pionków i figur, to też było zauważalne. Dużo było takiej mowy, że no tutaj powinien zagrać, teraz tak polemizuję, powinien zagrać tutaj wieżą, zasłonić skoczka, tam odbijałeś pionka, tu wchodziłeś na linię. Dużo takich ogólników, nie było mówione, że tam hetman C4, nie było mówione właśnie, jeśli chodzi o nazewnictwo takie czysto szachowe, czyli A4, B4, C4, czy tam E5, skoczek B3 i tak dalej. I coś w tym stylu, czy tam tak, nie było chyba mówione taktyka, strategia. No ale generalnie fajnie, bardzo mi się podobało. No, to może tak miało być, a nie za bardzo, to, żeby to doszło przede wszystkim do szerszej publiczności, no, co się udało. Bo laicy szachowi to są zachwyceni pewnie takim obrotem. Obrotem sprawy. Ale dzisiaj gadam. Szachuj, szachuj. Borgów prosi o remis, ona się nie zgadza i on poddaje. Kto tak robi? No bo on potem popełnił, znaczy on popełniając błąd, ruszając hetmanem na E8 z powrotem, to był gruby błąd i zaproponował remis, był świadomy tego. Teraz tak patrząc po partii. No i ona się nie zgodziła, bo widziała wygrywającą kontynuację, która trwała jeszcze kilka ruchów i dopiero potem się poddał. To nie było tak, że od razu on się poddał. Tak mamy już szczegółowo się tutaj czepiać. Oczywiście finałowa partia też jest inny zapis niż w filmie. No ale to są takie szczegółowe, myślę już. Dziękuję Ci serdecznie Vamp za followka. Lecimy za chwilę, myślę, że dalej. Aha, teraz jest znowu jakaś króciutka przerwa? Po 8 rundach? Pewnie tak. A, no zgadza się Radku, że Rosjanie proponują remis wtedy, gdy mają gorzej. Coś w tym jest, z autopsji chyba wiemy. Że coś w tym musi być. Mają gorzej, to proponują remis. No tak, no, tak to jest. My jesteśmy honorowi i nie proponujemy remisów. Też takie przypadki są w szachach, że jak na przykład jakiś tam mistrz szachowy, powiedzmy w cudzysłowie, gra z jakimś dzieckiem, amatorem, no i to dziecko takie rozdygotane, ma lepszą pozycję, tam przeżywa mocno i proponuje remis temu mistrzowi, no a mistrz mówi, no nie mogę się zgodzić, bo masz wygraną partię, no. No i tak, takie podejście jest oczywiście bardzo dobre według mnie. No dobra. Chociaż też nie zawsze, słuchajcie, bo tak się zastanawiam. Czasem, jeśli kogoś uczymy, to warto komuś dać takie może niemałe fory, ale czasem na zasadzie zachęty.
jakiś taki remisik, dobrze przemycony i nie taki perfidny remis. No, to dobra, to już inny temat, można by gadać i gadać o szachach, słuchajcie, godzinami. Jezu, ty na Twitchu, nie? Ja nie jestem Jezu, szachuś z tej strony, ale zapomniałem i na YouTube czekałem na live. A, no przepraszam cię, Wamp. Title Tuesday gram na Twitchu. Jakiś live może kiedyś będzie, kurczę, na tym YouTubie. Wszyscy już piszą, już muszę chyba zacząć coś tam, słuchajcie, się przedstawić chociaż. Dobra. Trzy rundy do końca. Długo to trwa, no długo to trwa, ten turniej 11-rundowy. No ale zrobili te 11 rund, aby trochę szans wyrównać. Żeby wyrównać szans, żeby te wyniki były w miarę sprawiedliwe. No dobra, moi drodzy, no czekamy na rundę kolejną. Ciekawe, kogo nam tutaj dopali. No, Mati, no bez formy, zgadza się. Trochę dzisiaj tak. Ponawiam pytanie, ile kosztuje u Ciebie lekcja online? Mario, o Jezus Maria, nie wiem, czy ja tak mogę mówić. Czy to wypada i czy to jest dobrym... Powiem w ten sposób, i tak na razie nie przyjmuję żadnych uczniów online w tym momencie. Może od tego zacznę. Z tego względu, że nie mam czasu i znaczy na siłę bym znalazł ten czas, ale muszę kiedyś trochę pożyć. Jeżeli masz ochotę, napisz do mnie maila. Jak powiedzmy zamkną nas, będzie lockdown, to będę miał tego czasu ciut więcej, więc na ten moment wtedy będę mógł przyjąć kogoś na pewno. A jeżeli teraz byś chciał już się tam doszkalać, to mogę polecić innych trenerów. Tylko bardzo proszę o maila, żeby to nigdzie nie uciekło, jeśli to nie problem. Ja pamiętam swój turniej, na którym walczyłem o trzecią kategorię. Turniej ogólnie był skierowany do takich dzieciaków 7-13. I oprócz nich był jeden gość 40+. I grałem z nim o zwycięstwo w turnieju. O, pozycję mam przegraną, czasu też sporo, mniej. I on proponuje mi remis. Ja robię wielkie oczy i bez zastanowienia się zgadzam. Także i takie przypadki się zdarzają. A zgadza się. Czesi na przykład mają bardzo luźne podejście do szachów. Szczególnie tacy Czesi no, w przedziale rankingowym tam strzelam też od 1300 do 1900 elo. No to oni na luzie. Remis, o, idziemy na piwo. O i fajnie. Gra gitara, wakacje, ciepło. Także Czesi są wyluzowani pod tym względem, jest to bardzo sympatyczne, ale to głównie tacy oczywiście zawodnicy już dojrzali, nie juniorzy, tak? Więc nie tacy tam 20 czy 25-latkowie, tylko tacy troszkę starsi, no to jest takie właśnie dojrzalsi, bym powiedział, 30+, 35, 40 i więcej. W tym roku już raczej Kejczesie nie będę grał żadnego turnieju, chyba żaden turniej się nie odbędzie raczej, taki na live'ie. Nie ma sprawy, Mario, ale bardzo proszę o maila, jeśli jesteś zainteresowany. No dobra, przerwa jeszcze trwa, tam coś sprawdzają pewnie, jakieś algorytmy tam szaleją. A my z niecierpliwością czekamy na kolejną rundę. Meczu finałowego tegorocznych Mistrzostw Świata nie będzie. Nie będzie. W 2021 dopiero będzie mecz o Mistrzostwo Świata. Gdyż pandemia szaleje i turniej pretendentów nie może być dokończony. Co za tym idzie? Jest za mało czasu na przygotowania się później, więc no, FIDE stwierdziło, że 2021. Z okazji 11 listopada, bo jutro mam 11, wiem, że Marian robi o 15 turniej. Wiecie co? Myślę, że tak, zrobimy może to wieczorem. Rano napiszę jakiegoś posta, może zrobimy o 18 albo o 19 turniej. Coś takiego myślę, że wymyślimy. Myślę, że Krakowi nie będzie i Zamarchowa, tak mi się wydaje. Dobra, mistrz FIDE, trzeba się skupić. Gramy królewską indyjską. Słuchajcie, będę kichał. Bardzo przepraszam. Konia 6, jedziemy. Jedziemy. Też zagram ten sam wariant, hetman E8.
Ach, przyda się, Radku, dzięki. Tutaj w ogóle, jak na przykład wieża E1, ja zbiję tu pionka, wieża E1 zbije pionka, skoczek zbije. A, tak też można, okej. To biję tu od razu. Aha, moment, ja nie mogę przecież. To zbijam tu. Zbijam, daję pionę, to biorę. A zaraz, zaraz, tu mi wisi, nie zauważyłem tego, ale na szczęście tutaj jest. Okej. Daję pionę, trzeba brać. Ciekawe, gdzie ten skoczek czmychnie. No bo tu chodzi o to, że ten skoczek chce tutaj ruszyć. Przepraszam, najmocniej. Może zagram skoczek F6 po prostu. Tu jeszcze jak skoczek może gdzieś odejdzie, mam taki ruch hetmanem. Wtedy F4. Tutaj zbił jednak. To ciekawe. O, to ciekawe. Czym to wybić? Może tam najpierw wybić? Tak, zbiję najpierw tutaj. I chyba gońcem trzeba wybić. Jak skoczek D5, to F6. Tak, F6 trzeba zagrać. Tu się chyba trzyma wszystko. Goniec tutaj, wieża F7. No znowu chcą mnie atakować. No, mają prawo. C6 zaraz wygonię tego skoczka i myślę, że tu się dobrze to ułożyło w miarę. Goniec sobie też dobrze gra, bo nie pozwala na F4. Okej, tu jest chyba dobrze. Wieża, okej, C6 wyganiamy skoczka szybko. Tu się szykują jakieś bicia, zgoda. No ale skoczek C7 tutaj będę bronił, E6. No, nawet nie liczę tego poświęcenia, do poświęcenia na pewno nic nie daje. Wybijam królem, wieża H7. Nie, G7, H7. Okej. Tu też można zagrać wieża E7. Tak, zagrajmy, bo hetman zawsze pilnuje i już odechciewa się białemu jakieś poświęcenie robić. Oczywiście takie pionki B2 teraz mnie nie interesują w takich pozycjach, to bez dwóch zdań, to nie ma sensu takich pionków brać. No dobra, to wprowadzamy wszystkie figury i stabilizujemy pozycję. No próbujemy wymiany. Na co pewnie przeciwnik niechętnie będzie się zgadzał. Oła, taki ruch. Tak. Co wtedy? Tutaj zagrał. Tutaj jakieś bicia chodzą. Tak będzie próbował. To odpędźmy. Odpędźmy tego skoczka. Goniec pilnuje na szczęście. No i teraz tak, skoczek tutaj. Gdzie skoczek ma odejść? Goniec sobie ładnie zagra na E5 lub skoczek F4 też można rozważyć. Troszkę ostrzej, tak mi się wydaje. Myślę, że spokojnie. Chociaż skoczek F4 mi się też podoba bardzo. Zagram tak. On tu się przecież wszystko broni, więc trzeba się tego trzymać. Jeszcze grozi bicie na H5 i hetmanem i skoczkiem. Bardziej hetmanem. G3. Tu zagrał. To zawsze taki mam ruch. Chwila, chwila. No tak, wzmocnijmy to. No dobra, wkradł się tutaj blisko, to zbijemy tego. Na wymianę pójdziemy po prostu. Skoczek zbije na C4. Zbił, zdwoimy, grozi wieża F2. Goniec F2. Ojej. Na F4 może zasadzić, goniec się trochę rozwinie. Zagrajmy tak. Tak, to tak. Tu
Tu chyba nic nie ma. Bijemy. Bijemy. Dobra. Tak, zagrajmy. No to już na spokojnie mi się wydaje. A jednak jeszcze próbuję walczyć. No dobra, wracam z powrotem. Okej. No nieźle, nieźle. A tu mam szacha chyba. To chyba wystarczy. E8 też nic nie ma, mam skoczka. Chyba bronię. Chyba bronię, tak. Szacha mogę dać. O, też sprytnie. No mam czasu, minutę. Dlaczego ja tak szybko gram? Tutaj no będzie skoczek. Ja mam tu pionki w zanadrzu. No wieżówka musi być wygrana. Złączone piony to jedyny atut. Aha, tak, jeszcze trzeba uważnie pograć. Okej. Mamy, mamy zwycięstwo i bardzo dobrze, szachuś, masz 5 punktów, gratulacje. 5 na 9, dobrze mówię? 5 na 9 czy 5 na 10? Nie, 5 na 9. No to jeszcze, szachuś, nie jest tak źle, prawie 50% zdobyłeś już. Warszawia ma się odbyć z tego, co słyszałeś, a nie wiem, nie znam szczegółów, ale wydaje mi się, że ciężko będzie. Chociaż jak nas nie zamkną, to może i się odbędzie. Mata na F2 byś podstawił, Radku. Tu, 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 tu. A, to cofamy. W którym ruchu? Goniec F2. Pewnie jeszcze dalej. Tutaj. Goniec F2 teraz? Goniec F2 chyba nie. Aha, teraz goniec F2. Nie kumam, Radek, co tak piszesz półsłówkami, ja trochę nie rozumiem. Nie możesz powiedzieć? Nie mam mata? Ajej, zobaczcie, przecież ja miałem tutaj goniec na F2. No właśnie. A mata nie ma na F8. To tak, ja zagram goniec E5, czyli jeszcze gorzej, no, widzicie. Ajajaj, szachuś. Dobra, zapominamy o tej partii, ważne, że zwycięstwo. No dobra, trzeba trenować mimo słabszej dyspozycji. Trzeba grać. Dobra, zerknijmy tam, jak idzie lepszym zawodnikom od nas. A tutaj się coś pokończyło. Czy Maciek jest wysoko? Czy Maciek 9-2 ma 7,5 punkta? Oj, chyba nie ma. Nie jest łatwo, słuchajcie. Nie jest łatwo grać w te szachy. Maciek ma niestety 6,5. Ale jakby dwie wygrał, byłby bardzo wysoko. Jakiś Polak jest przed Maćkiem. No nic, tego się już nie dowiemy. Mamy kolejnego mistrza FIDE. Runda przedostatnia. Okej, hetmański.
Gambit Hetmański. Tak grają. Dobra, tu zbijemy. Tym skoczkiem jeszcze wybiło, to ciekawe. I co, wyrównał od razu? Moret. Taka pozycja dosyć wyrównana, to chyba 4 trzeba było zasunąć. No to teraz taka partia może z bardziej solidnych wyjdzie. W takim razie skoczkiem zbiłem, nie chciałem izolowanego pionka. Co nie oznacza, że nie trzeba pograć ostro, no ale najpierw wyprowadzę każdą figurę. Tak widzę niemrawo trochę przeciwnik gra. Takie mam wrażenie po prostu. Zagrajmy tak. Zawsze jakieś opcje tam namata. Zawsze tu się otwiera. Grozi teraz skoczek E6 na przykład. No skoczek F6 musi zagrać, no to bez dwóch zdań. Zagramy F3, żeby tu się nie wpakował. Tak sobie pokombinuję. Przejdę hetmanem tutaj może. Spróbuję coś tutaj powalczyć go. Przynajmniej postraszyć. Jakoś tak wizualnie. Tu. Wiecie, o czym ja myślę? O poświęceniach. Przejdę tak na razie. Tu się jakoś ustawimy może? Aha, idzie mi na słabość. No niestety muszę wrócić do swojego obozu. Trochę się rozbrykał. Okej. Dobra. A mimo wszystko będę próbował go jechać na skrzydle H4, G5. Trochę to szalone, ale nawet bez tych... Aha, tutaj. Ale właśnie, żebym nie przesadził, jak widać. No dobra, tak trzeba zagrać, żeby mieć hetmany. Już tam nie poatakuje, ale... Co? Aja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 j
A jeszcze skoczek G4 w ogóle wchodzi. No pięknie. Chcemy zagrać król G2. No brawo, panie Szachusiu. Trzy piony tracisz. Nie zbił. Ale tutaj zbił. No właśnie. Muszę oddać kolejnego piona. No tak, trzy piony. To się szybko dzieje, słuchajcie. Co za kwas. No jak nie przycisnę zawodnika, to dostanę w trąbę, no. To się nie dzieje na żywo. To się nie dzieje, powiedzcie mi. No to się nie dzieje. Kompletnie nie wiem, jak grać, no. Liczę na jakieś jego potknięcie. Skoczek B3 tutaj chcę zagrać. Tutaj zagrał coś się dzieje, nie wiem, gram tak od razu. No schodzę z tych wszelakich wymian. Jeśli będzie to możliwe. Skoczek C4 wygląda dobrze. Aha, tam pionek leci. No to pięknie, kolejny pionek. Brawo, szachulku. O Boże. Ile pionów ma mniej? Ile pionów ma mniej? Ktoś policzył? 4. O Boże. Dobra, idziemy, tak? Nie, no to nie ma co grać. No. Armagedon, słuchajcie, Armagedon. Kompletnie żadnej kontry nie mam nawet. No tu może jeszcze jednego piona, ale to też bez znaczenia. No biorę, no. Wiadomo, że wieża A8.
wieża A8. No tak, albo wieża tutaj. Co ja mogę? No tak, próbuję. Może wymienię, to jakieś cuda będą się działy z tymi skoczkami. Wymienię. Też dobrze. No idzie na mnie. Idzie. A, idzie i się nie boi. No właśnie. Co to da? No tak, tak przegrywam G2. Szachuś, jesteś mistrzem świata w ogóle. Wiecie co? Dawno nie grałem tak słabo. No przepraszam was najmocniej, no. Lanie dzisiaj na całego. Nawet mi się nie chce patrzeć. Nie wiem dlaczego ja tak słabo gram. W ogóle to nie są moje szachy. Tego typu pozycji, no tu jest wszystko dobrze, powiedzmy. Może powinienem tak zagrać, no w ogóle nie grać takich symetrycznych pozycji, to wiadomo, czarny wyczekuje troszkę i... Hetman H4 miałem? Hetman H4, w którym momencie? Już patrzę, teraz? Teraz Hetman H4 zagrałem? W którym ruchu? To poproszę o podpowiedź. No nie, no zacząłem się cofać, tu kombinować. G4 oczywiście bzdura, sam się wystawiłem mu na atak, no zagrałbym tak. Remis zawsze bym tu myślę, że utrzymał, a no wiecie, to gorąca krew, chce się wygrywać. No brakuje mi jednak tej troszeczkę, no ale tu akurat motywacji brak już w tym turnieju. No dobra, 5 punktów, trzeba powalczyć jeszcze o te 6 punktów i tyle, no. No dzisiaj w ogóle bez ikry. Kompletnie. Nie mam pojęcia. Dobra, nie patrzmy na moje partie, bo to dzisiaj grzech. Patrzmy na lepszych. Szukamy Maćka albo Radka Wojtaszka. Czy znajdziemy? Nie widzę. Zawsze to się fajnie patrzy, jak ktoś inny gra, prawda? O, tu mogłeś zagrać tak, tu mogłeś zagrać tak. Andrzej Krzywda tutaj ma... Aha, będzie miał 5,5 punkta. No ładnie, ładnie. Nie no, wygra to już, dobra. Tam nie ma co też patrzeć. Tam już jest wygrana. A może Aleksieja Shirova sobie podglądnie ma? Tu hetmanówka. Z Mamedierowym walczy. Też na sekundach. No, nie ma szacha żadnego. Sekundy lecą. No właśnie. I gdzie tu sprawiedliwość? Maciek 29 miejsce ma aktualnie. O, pięknie. Czyli wygrał. Nie no, Maciek, grubo, grubo. Tak? Nie widzę 29. A, jest 303, dobra, troszkę spadł, 7,5. No tak, w 8 nie wejdzie, ale jest i tak wysoko. No cóż, pokornie czekamy na rundę numer. Na rundę numer 11. Pewnie teraz będą czarne, dajcie znać, co mam zagrać, to zagram. Teraz już mi w zasadzie tak, no nie zależy specjalnie na wyniku. W tym momencie sprawa chyba zrozumiała, ale jak chcecie jakiś debiut, żebym zagrał, w zależności to zagra biały, no. Co mam zagrać po E4 albo co mam zagrać po D4? Słucham propozycji, jeśli macie takie życzenie. Tylko nie francuską na E4, proszę. Tylko nie francuską. Wszystko tylko nie francuską. Brońcie, Panie Boże. Znaczy, no mogę zagrać, no ale... No to królewsko-indyjską lub Sycyla to gram cały czas. No może chcecie coś innego. No ale mogę, no swoje również. Zobaczę, ile tutaj napiszecie propozycji i wybiorę tam, gdzie będzie najwięcej i tyle.
E4, E5. Dobra. A E4, E5. Czy Gorina? Nie, czy Gorint. Nie, nie. H6 w pierwszym ruchu? Po E4? Co po E4? No dobra, A6 mam zagrać? Dobra, pobawmy się, niech będzie A6. H6 również mogę zagrać. Przynajmniej nie wejdzie gońcami tutaj do obozu. Ho, 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 ho. Zobaczcie, jak gościa sprowokowałem do H5. No nie, no dobra, masz skoczek F6. Nie, no to było cudowne. No to E5 teraz, no trzeba grać normalnie. Nie, no tak, dostajesz B5. To było dobre. No i dobra czarnych. No i gra gitara, słuchajcie. Mistrz Fide też widzę, poniosła go lekka fantazja. No co, koniec C6 za chwilę? No i to gońca sprzątniemy. Sprzątam gońca, D6. No jest dobrze. Rzuca się do centrum. To się rzućmy na boku. Będzie tak. Mary Jack, nie będzie gierek z widzami, bardzo mi przykro. Widzisz, jak gram. Znaczy, to nie chodzi o to, ale no już jest taka pora, jaka jest. Gierki z widzami były spontanicznie parę dni temu. Tym wybijemy. Ale do tego tematu na pewno wrócimy. No jak tu grać? Koń D5 zaraz będzie się ładował przecież. Wieża D1 na przykład. No dobra, to koń F6 gramy. O, alcybiad, bardzo proszę. Proszę grać z alcybiadem. No tu już gram, bo już skoczek zbyt niebezpieczny jest. Nie, no biały jest lepszy, no oczywiście, biały jest lepszy. Zagrał oczywiście mi jakiś tam hetman H5 w drugim ruchu, a ja nie potrafię tego porządnie wykorzystać. To jest dzisiejsza gra szachusia. No dobra, masz. A, bierze D4, mogłem jeszcze spróbować. No, wyrzeźbię tą końcówkę. Muszę wyrzeźbić tą końcówkę. Podciągnąć króla. Tu jeszcze tak można było zagrać. Tak nie mogę. No dobra, pociągam tego pionka. Tak zagramy, żeby B4 było. I tak mogło być tam zagranie. Skoczek D3. Tak. Spróbujmy się przedzierać jakoś. Tak. No tak trzeba chyba. Mieć oddalonego piona do pola przemiany. Tu się rzuca. No dobra, my idziemy tam. Tutaj wybijemy i będzie pionek wolny. Bardzo niebezpieczny. A masz. Pionek A3 wygrywa partię.
Może tak, wyczekamy go. Tu coś mi wisi, tam zagramy, żeby jakieś maty próbować dać, a tu jeszcze hetmanem D4 mogłoby zagrać. No świetnie, Szachuś. Szachuś jest dobry. Szachuś jest najlepszy. Powinienem wszystkie partie poprzegrywać. No dobra, tu grozi mat. Masakra. Ale jest wygrana, tak? Jest wygrana? No już jeszcze, jak widać, nie. Co ja w ogóle zrobiłem? Co ja gram? No dobra, to mogę też zbić i mieć hetmanówkę. Tak w ogóle chyba muszę zrobić. Tylko co to jest za hetmanówka? No teraz może i dobra. No lecę do góry. Tak, damy szacha. Może tak? Szacha damy. Tu się broni. Widzę, widzę. Co chcesz zagrać, mój drogi przeciwniku? Czas? Czy co? Coś tu pomrygało chwilę. No mryga, no. Połączenie przerwane. To u mnie jest jakiś problem w takim razie. Daję szacha i bierę pionka. Dobra, teraz to już wygram. O ile mi nie spadnie czas, znaczy się, internet się nie rozłączy. Ojejku! No nie! Dlaczego? Dlaczego? Pytam się! Za jakie grzechy? No nie! Dlaczego tak? Dobra, dzięki. No totalnie wygrana partia, no. Nie, no to jest dramat dzisiaj. A, jeszcze zagrał na ostatnią łapkę, albo po prostu nie widział. No ja nie zauważyłem. O, masakra. No dobra, powinno być 6 punktów, ale i tak nieuczciwe by było, więc... No, słuchajcie, po dwutygodniowej przerwie jest 5 na 11, przynajmniej będziesz czego się odbijać następnym razem. Jakiś punkt zaczepienia jest. No jest to słaby wynik oczywiście, bardzo słaby. No trudno, no. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. No, dzięki za oglądanie, będę się żegnał. Dzięki serdeczne i do następnego razu. Trzymajcie się. Na razie, hej.